od strzała mogę napisać o ich troje, natomiast... To jest ten pick-up line w ogóle. Tak, tak, tak. Hej, maleńka. Wszystkie moje doświadczenia romantyczne zaczynają się od... Tak, tak, tak. No. Ona, No, a wiesz co, na niektóre osoby to działa akurat. Nabijamy się na przykład w podcastekcie z osób, nie wiem, zamożnych, albo takie, które były zamożne, prowadziły jakąś tam działalność i z tego, z uwagi na to, nie wiem, wzbogaciły się bardzo mocno i tak dalej. No bo my wiemy, że kurde, nie zrobimy krzywdy Tomaszowi Lisowi. No przepraszam, jesteśmy za mali trochę, tak, w barkach, żeby tutaj sprawić, że Jezu, Tomasz Lis już po prostu nie tak, zmasakrowaliśmy, że już nie powróci, no nie? Czy tam Kuba Wojewódzki, nie? No wiadomo, że to nic się nie wydarzy, co nie? Więc nie mam tutaj jakichś oporów przed takim żartowaniem, ale mam opory przed żartowaniem z osób, które... z których żartowanie byłoby po prostu nie fair, tak? Że to byłaby nierówna zabawa trochę, tak? Że ja się bawię, ale twoim kosztem i ty nawet nie masz jak się do tego odnieść. Komedia jest bardzo blisko tragedii generalnie, tak? To prawda. Tak zawsze żona mi mówi po seksie. I kawalecik jednak. Dobra. Nie, no bardzo, nie, to było dobre, to było fajne. Karol, spoko. Bo jak mówił Woody Allen, komedia to tragedia, Ostatni raz byłem w kobiecie, nie. Jak byłem w Syrence Warszawskiej, coś tam. Jak zaczynaliśmy nagrywać, to się jeszcze nagrywało. To nie będzie odcinek Jan Paweł II i po prostu lecimy przez, nie wiem, nie od początku pontyfikatu nawet, ale cały taki, nie wiem, też 90-sowy kult i pielgrzymki i tak dalej, i tak dalej. To jest temat w ogóle na jakiś podcast premium, który ma 10 odcinków. Jeżeli któraś z platform chciałaby zaryzykować, to my się oczywiście polecamy, ale to nie będzie takie, jakbyście chcieli. To będzie wyimek w każdym razie pewien, jeżeli chodzi o życie i twórczość, ale no w końcu poza namecheckowaniem Jana Pawła II w każdym odcinku będzie mu poświęcony epizod podcastu. No. Nagrywa. To się kameruje. To się już kameruje. Na pewno nagrywa? Nagrywa. Nie wiadomo. Zobaczmy. Nie wiadomo. To się okaże. A co dalej? Drodzy Państwo, ja się piję, żeby zapomnieć. Nie, dobrze. Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie witam w programie Imponderabilia. Tutaj efekty dźwiękowe takich, jakich jeszcze nie było. Użyję tych efektów dźwiękowych, aby rozpakować rekwizyt niezbędny do powitania moich gości i do tego, by... O nie, to mi się nie zmieści na głowę nigdy w życiu. Musisz teraz, nie ma o opcji. Stary! Drodzy Państwo, przenosimy się do roku 2000, by podsumować polskie milenium. Witam bardzo serdecznie. Nie ma szans, żebym ja w tym długo wytrzymał. To mi tak ciśnie na boki. Mówię o okularach, do tych z was, którzy słuchają, o okularach typu Matrix, typu Nowe Millennium, które były dodawane do paczki PR-owej. Moi gości, panowie, Przywyszewski, Witkowski, Podcastex, Polskie Millennium, książka świetna. Dzień dobry, witam. Dzień bardzo dobry, serdecznie. Cześć. Ja zdejmuję, przepraszam. Nie, wypróbowałeś się okulary mieć na głowie? Tak, ale to jest za duża prędkość, nie? Ale nie, one... Ja mam strasznie... Na godzinę się już stresujemy. One, jak ja je wkładam, to one mi tutaj... Ja czuję, że mi po prostu podskakuje ciśnienie. Bo ty dostajesz dziecięce chyba. W sensie to jest ten segment szybkich okularów dla dzieci. Ty masz prostokątne okulary. No dobrze, ale przynajmniej nie przekraczam prędkości, Karol. Ej, ale teraz wyglądamy trochę, jakbyśmy byli stałymi bywalcami pewnego klubu warszawskiego, który się otwiera bardzo wcześnie, zamyka nigdy. I była godzina 9:00 i my właśnie wyszliśmy na przerwę chwilową. Na przykład, tak. Na przykład. I po prostu teraz spokojnie rozmawiamy o tym, jak tam. Tak, albo Energy 2000 też by siadło, jeśli chodzi o kluby. Klub Pomarańcza w Katowicach. Klub jaki? Pomarańcza. Okej. Okay. Albo go wymyśliłem, sprawdzimy. Ewentualnie wyglądamy jak polski kabaret. Śmiesz te okulary. To jest element śmieszny. Jajca. Ja pitole. Nie, no, moje są, znaczy ja je noszę tak normalnie, więc jakby nie chcę ich szkalować. Nie, broń Boże, właśnie, bo wy macie swoje, ja założyłem okulary, które były, które otrzymałem firmy Spiker. No czy to... można taki placement szybki firmy Spiker? Spiker 2000 tam jest? Sport sunglasses, nie 2000, Spiker. Spiker Design USA. O, czy nie jakaś chińszczyzna. Widzicie? Po to się robi ten program. Po to się amerykańskie robi okulary. Spiker, sunglasses. Dobrze, ale nie o okularach tutaj będziemy czyli rozmawiać. W milach się podaje prędkość. Się jak bardzo cię wyjebało. No dobrze. Szerf przyjedzie zaraz. No dobrze, tak. Słuchajcie. Świetna książka. Naprawdę. No, bardzo, dziękujemy. Bardzo dobrze mi się ją czytało. Prawie tak dobrze, jak mi się waszego podcastu słucha zwykle. Natomiast przyznam szczerze,
Znaczy, jak zobaczyłem okładkę, ja jeszcze raz tutaj pokażę, mimo że mi w UAB nie zapłaciło ani złotówki złamanej. Ale spoko, komu pozdrawiamy. Wam też zapłacą za 3 lata może. Nie no, pozdrawiamy w UAB. Pewnie. Ale nie zobaczyłem, ale ważne. To się przestraszyłem trochę tej okładki, no. Szczerze przyznam. Nie, trochę się jej przestraszyłem, nie żartuję. To trochę było takie, Jezus Maria, tu się dzieje wszystko. Dopiero potem zrozumiałem oczywiście koncept, że konceptem tym jest właśnie ta... przynajmniej umownie 6-latka, którą opisujecie, gdzie faktycznie działo się wszystko. I w rozdziałach, bo nie będziemy oczywiście książki omawiać od A do Z, ale będę jednak trochę chciał o tę treść podpytać. Cholernie szerokim pędzlem pomalowaliście rzeczywistość, kiedy Mateusz zmienia okulary. No, po prostu przez 2 godziny zmieniał okulary. Możemy w ogóle zrobić rundę. To jest taka walizka w ogóle wielka z okularami. Tak, co, mówisz o szerokim pędzlu. Tak, szeroki pędzel. Nie, no teraz to jest Blues Brothers, nie? Troszkę tak. To już jest Blues Brothers. Tak, no. Gdzie mówicie zaczynacie telewizją, przechodzicie przez wydarzenia i afery, mówicie o polityce, muzyce, społeczeństwie, kinie, technologii, sporcie, internecie, grach wideo i kończycie na literaturze. I ten bardzo lakoniczny opis rozdziałów absolutnie nie oddaje tego, jak strasznie dużo tematów tutaj się dzieje. Ja wielu z nich będę miał okazję, mam nadzieję, z wami pogadać, ale oh my god, ale to był blast from the past, czytanie tego. Nie żartuję, w sensie to jest książka faktycznie dla ludzi, wydaje mi się, przede wszystkim w naszym, bo jesteśmy w dość podobnym wieku. I dla mnie też osobiście ta książka była, i wydaje mi się, że dla was trochę też, takim spojrzeniem z góry na obraz polskich mediów, od strony konsumenta polskich mediów. Mówię tu o mediach masowych, ale też poważnych, no bo opisujecie na przykład aferę Rywina, komisji śledczej i tak dalej, czy udział Polski w inwazji na Irak, ale też jako twórców tychże mediów, nie? Czyli jakby co ludzi kręciło, nie? Jakby jak to się stało, że oglądaliśmy namiętnie Big Brothera tego typu rzeczy. Więc tak, przechodząc do pytania numer 1, jak dobieraliście rzeczy, które się w tej książce znalazły? W sensie, no bo nie wszystko się tu znalazło, mówię, to nie jest kompendium 6-latki, tylko to jest jakby autorski zbiór. No, trochę na czuja, nie, tak naprawdę. To znaczy, wiesz, co powinno, co musi się tutaj znaleźć, tak? Jeżeli chodzi o jakieś takie rzeczy polityczne, już wspomniałeś o tym Iraku, afera Rywina w rozdziale tam wydarzenia i afery, czy jak to się tam u nas nazywa. Nie czytałem dawno tej książki. Tak, no i czuliśmy po prostu... Nie jesteś pierwszym autorem, który mi się do tego przyznaje na kamerze. I czuliśmy po prostu, że niektóre rzeczy to jest jakiś taki must have, no i w ogóle no, kierowaliśmy się, no, jako że to jest polskie milenium, to kierowaliśmy się rzeczami charakterystycznymi dla nas. I tak samo było w przypadku jakichś tam internetowych czy growych rozdziałów. To znaczy, moglibyśmy napisać tam o GTA i nawet taki fragment się pojawił, tylko w końcu nie wszedł, no bo no GTA było globalnym fenomenem i jest globalnym fenomenem, więc jakby nie jest to aż tak istotne. A istotne jest to, że w tych Zerosach u nas się dzieje sporo nowych rzeczy, nawet ograniczając się do telewizji, tak? Jakichś takich faktycznie właściwych nam zjawisk sporo się rodzi, nie? Więc szliśmy tym kluczem. Co wydarzyło się u nas wtedy takiego ważnego i jak to rezonuje, jak to pracuje w nas do dzisiaj, no? Mowa o traumach oczywiście. Tak, tak. Oczywiście. Dodajmy, no, że rzecz się dzieje w Polsce przede wszystkim, więc traumy są wyżej niż takie uskrzydlające. Tak. Któreś rozdziały dla was są najważniejsze, najbliższe waszemu sercu? Bo ja z łatwością jestem w stanie wymienić, kto was najbardziej wkurza. Ale do tego przejdziemy za chwilę. Z reguły to są osoby, które do dziś funkcjonują jakoś tam, nie? Znaczy te, które zniknęły jakoś tam, no to trudno być wkurzonym na nie wiem, na osobę, która nie funkcjonuje w życiu publicznym z różnych powodów od 15 lat. Natomiast, które są najbliższe? Ja mogę powiedzieć, nad którymi mi osobiście się najlepiej, najfajniej pracowało, nie? I to wydaje mi się, że to były te, o których wiedziałem najmniej. Znaczy, trochę mam tak, nie wiem, czy Mateusz masz tak samo, że ja się nie lubię powtarzać tak w ogóle, nie? Że już, nie wiem, napisałem ileś tekstów na jakiś temat i teraz muszę napisać jeszcze raz i uchwycić w ogóle temat od jakiejś innej strony, żeby nie przynudzać, też żeby nie czuć się źle ze samym sobą, tak? Że znów
o tym samym de facto piszę. Natomiast nie wiem, no stosunkowo niewiele wiedziałem na przykład o tej sytuacji, w której nauczycielowi został wsadzony kosz na głowę, tak? To było coś, co się wydarzyło, to było coś, co było często wspominane, natomiast dopiero po pierwsze konfrontacja z tymi materiałami bezpośrednio, bo cały ten film gdzieś tam wisi w internecie, ten przerażający film absolutnie. I też konfrontacja, i też rozmowa z Justyną Suchecką, która jest wybitną dziennikarką, która zajmuje się kwestiami szkolnictwa szeroko pojętego, no, postawiła tę sytuację mi osobiście w nowym świetle, więc tutaj się rzeczywiście najlepiej bawiłem, bo się czegoś dowiedziałem przy okazji, tak, że bawiąc uczy i to dotyczy też nas samych, tak, podcastek z bawiąc uczy. Bawiąc uczy, to jest chyba idealne podsumowanie tego, tego podcastu, ale przypomnijmy może faktycznie w dwóch słowach akurat ten case, żeby też dawać kontekst, bo to jest szerzej opisane w książce, ale dla części, zwłaszcza młodszych słuchaczy i widzów, to może być jakaś taka rzeczywistość miniona. Nie pamiętam, w którym roku się to wydarzyło, ta sytuacja z koszem na głowie. No, pierwsza połowa lat zerowych, tam też nie chcę teraz strzelić źle. Tak, pierwsza połowa, tak. Generalnie już ktoś mógł przynieść kamerkę do szkoły, no bo na tym się to też opiera. Uczniowie... Otóż nie. To był VHS. To był VHS? To był duży VHS. Tak. Ja myślę, no, to że to była taka cyfra mała. On wiedział, że jest nagrywany. To jest... O nie. Tak mi się... Dobra, prawie na pewno wiedział, że jest nagrywany. Bo to była jakaś taka landara. I to był biedny nauczyciel, który no po prostu w technikum bodaj, tak? Tak. Przez uczniów został napadnięty, obrażany. Ja też tego filmiku nie przypomniałem sobie na okoliczność czytania, jakby odpuściłem. I został mu między innymi właśnie wsadzony kosz na głowę, a potem filmik... No nie trafił od razu do sieci, bo wtedy jeszcze netu nie było, ale po jakimś czasie trafił do sieci i stała się z tego wielka afera. Tak, on krążył sobie po mieście tam jakoś przez dłuższy czas, no i trafił do mediów. Znaczy, tak prawdę powiedziawszy, oczywiście to był koszmar, co go spotkało, ale też to w jaki sposób, co zrobili z tym filmikiem później ci uczniowie. Znaczy ja wiem, że często w gimnazjum, w liceum robisz rzeczy, żeby się popisać. A zobacz, jaki jestem tutaj, co myśmy zrobili z tym facetem, co nie? Ale to naprawdę było ekstremalnie głupie, to, co oni zrobili. Zostali ukarani, tak? A ta sprawa później ciągnęła się za nami wszystkimi. Mówię nami, no jesteśmy plus minus tych samych roczników. No i ten kosz na głowie nauczyciela był trochę wykorzystywany jako argument w dyskusjach na temat tej straszliwej młodzieży, która jest tak chujo... Można przeklinać? Bardzo proszę. Tak, chujowa. No. Ja myślę, że on pomógł tak naprawdę Romanowi Giertychowi potem już w tych latach 2005-2007, jak był ten rząd i został Giertych ministrem edukacji, nie? To tak naprawdę była woda na młyn dla jakichś takich inkwizytorów w rodzaju Giertycha, że ale to patrzcie, no to jakby nie da się inaczej. Oczywiście, że musimy wprowadzić program zero tolerancji, tak jak Bartek mówi, no jakoś to ekstrapolowano. To jedno wydarzenie, fatalne w ogóle, okropne i bardzo jest szkoda tego człowieka, a te dzieciaki to jakieś, to kurwa małpy kompletne, no ale jednak wyciągano z tego zbyt daleko idące wnioski, nie? No, tak, i też o tym wspominałem. Ale popatrzcie, Roman Giertych wrócił. I co? Super! I co? No, ekstra, time is a flat circle, nie? Jakby tak, super czas sprawa. Nie istnieje. Nie. Przeszłość... ja sobie staram się ukuć jakąś taką tezę trochę wiszącą nad naszą rozmową i nad tą książką. Przeszłość nie istnieje, nie? No bo jakby przeszłości to są tylko różne multiversa, no bo każdy ma swoją przeszłość pojedynczą, każdy ma swoją przeszłość zbiorową. Przeszłość nie istnieje. Przeszłości nie ma. Loki, też, nie? Super serial, nie? Loki, super serial, nie? Loki, nie widziałem, nie? A, bo tam jest... Nieważne. To nie widziałem. Nie. Garbi super bryka i Loki super serial. Tak. To są dwie części. Nie. Świnka Pepa. O, to jest trylogia. No. Ale jest tylko teraz, nie? Więc jakby dla mnie jakby sięganie do tych trochę już zapominanych powoli czasów, z jednej strony to był sentyment, ale z drugiej strony to właśnie było takie zestawienie myślenia o swojej młodości, no bo dla mnie to był przełom, nie wiem, gimnazjum i liceum, te lata. Czyli takie już powoli romantyzowanie, ale wtedy to było. Z taką jednak rzeczywistością, że o mój Boże, ale wtedy to było. To znaczy dosłownie coś innego i nie wiem, czy mieliście w tej kwestii podobnie. Tak już osobiście, personalnie, jeżeli chodzi o tamten okres. Tak, wiesz co, no my nie mamy takich jakichś sentymentów takich filtrujących, jeśli chodzi o przeszłość, o której rozmawiamy, nie? To znaczy no jakby w ogóle z podcasteksem wyszliśmy z założenia, że to nie było tak super, jak wam się wydaje, jak wymieniacie się wspomnieniami
dotyczącymi tego, jak tam pierwszy raz, pierwszy modem, matka przyszła, coś tam. Jakby wiecie, to jest oczywiście szerszy temat, bo dobre czasy nie istnieją, nie? To wracając do tego, że czas nie istnieje, jak już tutaj. Zaraz Dragan przyjdzie, nie? I będziemy. Tak, Andrzej już jest. Andrzej teraz przekracza prędkość światła, by tu być. Ma okulary? Nie wiem. Czekaj. Jezu, Andrzejowi Draganowi takie okulary dać. No. Widzisz? Stary, zobacz, jak one cisną. Nie wiem, czy miałeś okazję... Chciałbym... Nie, my nie dostaliśmy w ogóle wydawnictwo w łabę. Tylko influencerzy poważni. Ej, nie, ty... Ej, pasują ci. Może mam węższą twarz. Nie wiem, czy mam węższą twarz. Ale cisną bardzo, czy średnio? Nie, średnio. A widzisz. Warto. Moim zdaniem masz... Ale zajebiście. Wyglądasz jak taki Neo Neo. Tak? Neo z Wisha. Masz węższą twarz, Mateusz, moim zdaniem. Niż Karol? Niż wszyscy ludzie. Ja mam dość dużą głowę akurat. Ja mam dość dużą głowę i to jest trochę problem, bo jakby czapki... Bardzo fajna głowa, daj spokój. Nie damy Karolowi obrażać Karola. Dziękuję. Ale też mam też strasznie wielki baniak, nie potrafię zakupić czapki nigdy. No nie? Właśnie. Bo wszystkie są one size. Klub ludzi z wodogłowiem. Ale to jest problem. To jest problem, jak się ma dużą głowę, bo w każdej czapce jakby trochę z defaultu wyglądasz głupio. Naprawdę. A w kapitańskiej? Dałbyś mi 100 czapek, ja w 90 będę wyglądał źle. Nie, wszystkie chrześcijańskie nakrycia głowy, prawda, cerebracyjne, to są okej. Ja jestem fanem, no. To, tak. Ja miałem być księdzem. Tylko zakładam do łóżka czasami. Taką biskupią. Miałeś być. Ja miałem być księdzem, tak. Tak, tak? No, z imienia. Z imienia, oczywiście, że tak. No, jakby żyjemy w Polsce. A, tak. Naprawdę? No wiesz, tam jakieś ciocie, babcie chciały, nie? Okej. Kurde. No nie wyszło, nie? Historia polskiego internetu mogłaby się potoczyć inaczej wtedy. Nie no, historia polskiego internetu tak samo. Polskiego internetu lepiej, tak. A moja? Nie no, Karol, byłbyś fajnym księdzem na TikToku, nie? O Jezus, nie mów tak. No ale byłbyś fajnym księdzem, nie, czy nie? Nie mów tak, że byłbyś takim księdzem. Czy właśnie byłbyś takim fundamentalistą, takim Jędraszewskim młodym, nie? Tylko nazywa ten taki powolny ksiądz z TikToka, który prezentuje dłonią i tu się pojawia napis i on zawsze to robi. Sebastian jakiś tam chyba, nie pamiętam, ale jestem jego fanem. Świetny gość, jest. To nie gość. Tego. To wyślemy ci. Dzieciaki mu zadają pytania typu tam, Sebastian, myślisz? Ksiądz TikTok pisz tam, czy Instagram. A to będzie ksiądz TikTok. Anyway, to ja może opowiem, co on robi. On tak. Dzieciakim zadają pytania, że tam... Który z nich? Tak, to jest ten. Mhm. Ten? Tak. Dzieciakim zadają pytania typu na przykład, jestem w ciąży, czy mogę iść na cmentarz, bo tam słyszałem, że jest taki przesąd, co nie? I ten ksiądz pokazuje tak ten, jest taka służyska w tle i tam... To jest przesąd, nie? Tam nie ma takiego problemu, tak? Idź na cmentarz, jeśli czujesz taką potrzebę duchową. Warto wspominać swoich tych, nie? Mhm. Czyli oddziela coś, co działa, czyli religię, od czegoś, co nie działa, czyli magii przesądu. Między innymi, tak? To jest bardzo dobre rozróżnienie. Biała magia tylko, czarna jest B, ale biała jest spoko, no. No, to jest oficjalne stanowisko kościoła, tak naprawdę. Nie, tak serio, jeżeli kościół mówi wprost o tym, że jakieś praktyki okultystyczne i tak dalej są zakazane, kościół rzymskokatolicki, to de facto w 2023 cały czas jakby legitymizuje to, że istnieje magia i istnieje czarna magia i istnieje świat nadprzyrodzony. Wiesz, to jest absolutnie jednoznaczny sygnał, więc żyjemy we wspaniałym świecie, bardzo ciekawym. No, no tak, bardzo polecam pismo Egzorcysta i w ogóle. No. Właśnie, bo to pismo chyba cały czas istnieje. Nie ma chyba dużego nakładu, ale kto potrzebuje, ten kupuje. Nie? Tak, jakby. Tak. Tips and tricks. Nowe demony? Figlarze. Nowe demony? Jak sobie radzić? 10 prostych kroków, jak wypędzić. Tak. Czekam na wasze komentarze. Dobrze. trochę przenosząc się do... Już tak można żartować. Myślisz? Zapisu nie można było. No właśnie, ja o tym mówię. Dalej jesteśmy. Nagrywamy to zapisu. Tak, marszałek. No nie ma rządu jeszcze, jest marszałek opozycyjny. Aha, no tak, bo to jesteśmy ciągle w momencie, w którym Mateusz Morawiecki gromadzi... To on ma misję utworzenia rządu. Kiedy dopuszczasz ten odcinek? No, to się źle może zestarzeć. Ale nie, chciałem was zapytać o zupełnie bieżącą rzecz, mianowicie o pana Artura Baranowskiego. Jak pewnie wiecie, nagrywamy to dzień po tym, jak pan Artur Baranowski wygrał program 1 z 10, zdobywając jakiś miliard punktów, w ogóle nikt nigdy tyle nie zdobył. On zdobył wszystkie punkty. Wygląda, jakby wyssał wiedzę. Gratulacje, panie Arturze. I tak sobie pomyślałem, że czy właśnie taki event, jak to, co się wydarzyło wczoraj względem tego, co nagrywamy, byłby idealnym przykładem takiego wydarzenia na kolejną dekadę, no nie? Gdyby ktoś, czy wy, czy ktokolwiek zajmował się opisywaniem takiej dekady, jak ta, w której żyjemy, to sobie pomyśli, no to był event. Pan Artur Baranowski wygrał 1 z 10 w taki przełomowy sposób. Czy też informacja przyspieszyła tak bardzo, jej lifespan jest po prostu tak krótki, że za tydzień o panu Arturze będzie pamiętało 5 fanatyków 1 z 10, a my będziemy żyli kolejnym memem. Bo ja sobie tak trochę myślę o tej dekadzie, że
kurczę, wy tu opisujecie rzeczy, o których być może czasem nie wiedziałem, dużą część zapomniałem, mm-hmm. ale jak tylko przypominałem sobie, czytając te rozdziały, to było takie, no kurde, no oczywiście, że tak, no jasne, mm-hmm. że tak. Mm-hmm. B, ale myślę sobie, jak to jest teraz. Wydaje mi się, że gdybyśmy pisali tekst o najdonioślejszych wydarzeniach z historii programu 1 z 10, to wtedy pan Artur musiałby się w nim znaleźć. Natomiast to, co się wydarzyło wczoraj, jest absolutnie, znaczy jestem pełen podziwu, tak? Mm. Widziałem ten finał. Widziałeś go. Tak, okay. No, odpowiedziałem 40 pytań po prostu, biorąc tylko i wyłącznie na siebie. Rzeczywiście zdobył maksymalną liczbę punktów, w sensie nie da się zdobyć większej liczby punktów niż on, bo tam jeszcze mu doliczyli za punkty z pierwszych tam rund, wow. za wow. punkty, że nie stracił żadnych w finale i tak dalej. I tak bo dalej. Nie stracił nie? żadnego życia, nie? I dostał 5000 złotych. No, co wy? Tak, no to bo to się rozdaje, tak. A, bo to nie był wielki finał czy coś takiego, to był nie, zwykły odcinek. Nie, to był odcinek, no ale i tak to nie wiem. W wielkim finale. No bo oni zapraszają tych najlepszych, potem robią... Jest odcinek. Tak, bo tak, jest taki wielki finał. Po to jest ta klasyfikacja. No, ale ile tam można wygrać w wielkim finale? Dwie dychy? No, myślę, że... 6 tysięcy. Podejrzewam, że max, nie? Bo to są takie teleturnieje dla koneserów faktycznie wiedzy, nie? Co nie dla hajsu. To jest smutne, no bo tak szczerze mówiąc, idziesz do milionerów, tam ciężko jest wygrać mniej niż 5 tysięcy, nie? Znaczy musisz się bardzo postarać, żeby... 10 tysięcy chyba. W wielkim finale teleturnieju 1 z 10 ustala się następujące zasady. Jestem na stronie... jestem właśnie na stronie 1z10.tvp.pl. Bla, bla, bla. Zgłoś się szybko. Nie, 40. 40, No jakby jest, to co grać? Główna w wielkim finale, to ja zakładam, że pan Artur jest tutaj pretendentem zdecydowanie. Jest. Może wygrać. Tak się wydaje, że więc, jest. No chyba, że coś totalnie nie siądzie, choć skoro Bartku widziałeś, to zakładam, że te pytania były od sasa do lasa, no nie? Ja tak pomyślałem sobie, na ile bym odpowiedział tak bez problemu, tak powiedzmy 10-15 tak szybko odpowiedział. Okay. Jeszcze tak z 5-10 może bym tak tam się zawahał i tego, ale reszta to po prostu wiesz, tam było pytanie chyba o tam, w którym wieku założyli bibliotekę tam watykańską, no nie? On był 15. Koniec. I da się to wywnioskować tak naprawdę, ale on to chyba wiedział tak rzeczywiście. W sensie miał skądś te informacje, że ten, nie? Fuck. No. Niesamowity człowiek. Tak. Właśnie, Mateuszu, a ty który rozdział, tak wracając do książki, który rozdział jakby najlepiej zapamiętałeś, czy najlepiej ci się pisało? To jest taki mój wytrych trochę do tego, żeby pogadać o tym, co w tej książce jest, a jednak jej nie opowiadać. Jasne. Wiesz co, najłatwiej to jest co innego, nie? Niż najprzyjemniej, ale najłatwiej mi się pisało rzeczy muzyczne z jakichś tam przyczyn związanych z zainteresowaniami i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj już sporo researchu było zrobione wcześniej. Natomiast przyjemniej mi się pisało rzeczy zupełnie nowe i pod względem tematu, i pod względem dziedziny. Czyli nigdy wcześniej, no bo tutaj jest parę jakichś takich rzeczy w rodzaju, nie wiem, no my pisaliśmy z Bartkiem trochę w życiu i też czasami piszemy. Pisaliśmy o różnych rzeczach, ale są dziedziny, których nigdy nie ruszaliśmy, nie? Więc musieliśmy w ogóle się przekonać, czy my potrafimy pisać na temat, ja na przykład, nie wiem, technologii, nie pisałem wcześniej. Bartek też chyba, z tego co pamiętam. Co tam jeszcze było? O polityce na przykład pisywałem bardzo, bardzo mało. Więc jakieś takie wyzwanka, typu jakby kompletnie nowa formuła i kupa researchu do odbębnienia, jeszcze jakieś tam konsultacje z kimś bardziej kompetentnym. Przy okazji Marcina Wilkowskiego pozdrawiam, bo mu pokazywałem część o internecie i nam coś podpowiedział. No to było dużo, dużo fajniejsze, nie? No bo wiadomo, jakby od strzała mogę napisać o ich troje, natomiast to jest ten pick-up line w ogóle. Tak, tak, tak. No i w ten sposób wszystkie moje doświadczenia romantyczne zaczynają się od... Tak. No. Ona, No, a wiesz co, na niektóre osoby to działa akurat. Wiesz, jak z nią w ogóle okulary, mówiąc na takiego, na takiego pewniaka w ogóle. No ale co, ale gorąco jej zrobiło, nie? Na chwilę. No i co? No, tak to było. Także nowe rzeczy zdecydowanie. Tak, a które miejsce Juventus zdobył w Serie A w sezonie 98-99? Wiesz co, 98-99 to wydaje mi się, że to nie był mistrzowski sezon, ale teraz mi się wydaje. Natomiast ja zacząłem się interesować w ogóle 99-2000, jeśli chodzi o Juve, więc to 90-owe Juve, takie bardzo ukochane dla wielu osób, no to mnie ominęło zupełnie. Okay. Bońki i Platini. Platini w liczbie mnogiej, czyli Platini, też mnie ominęli z jasnych przyczyn, tym bardziej, no. Ale jesteś, kurczę, tutaj sneaky. To miał być żart, ale to właśnie, nie no, bo zaimponowałeś mi już prawie chcąc odpowiedzieć. Bo ja wiem, które. No. Drugie, ale to jest strzał, więc możesz sprawdzić. A, okej. Okay, no. Możesz ten zmontować, tak, że niby wiem, nie? Ale... Ja bym tego obstawił. Ja już nie pamiętam, kto 9899. 9899. 99.
kochani, i gdzie to będzie? Kurwa. Nie wiem, jak to znaleźć, czy co? No bo to nie będzie tabela. O, właśnie, tabela dopisze, dokładnie. Nie, bo wyskoczyło... Na żywo, na gorąco. Tak. A, jest... Powiedziałeś drugie? Tak. No, obaj powiedzieliśmy. Nie, to jest... Nie, bo teraz wyskoczyła tabela bieżąca oczywiście. No to teraz, da się teraz jesteśmy na drugim, rzeczywiście. No. Już jestem prawie, czekajcie. Aha. Już jakby zostańcie ze mną. Pewnie, pewnie. W ogóle, gdzie my się spieszymy? To jest podcast. No. Tak. Gdzie my się spieszymy? Tak. Stron, czas nie, bo... słuchaczy, jakiś coś tego... Sprzątają teraz, nie? Kochani, zbywania. No. Dajcie spokój. Jestem na stronie. Podoba mi się to. Mam. Które? Szóste. Uuu, ale słabiutki sezon. Jak to jest możliwe? Przecież tam tego? Wtedy Del Piero i tak dalej, nie? To były a te jednak, czasy. A jednak, były. Fragment tabeli serie A 9899. Mamy szóste Juventus, piąte Rom. A czekajcie, to jest kompletna tabela. A będziemy lecieli przez całą tabelę teraz? Nie, nie, nie. Wygrał wtedy Milan, potem drugie Lazio. Lazio. Mhm. Trzecie Fiorentina, czwarta Parma, piąta Roma i szósty Juventus. To była liga, kurczę. Czyli ten... kardynał Dziwisz się cieszył, nie? Że Lazio, Rzym. Kto się cieszył? Kardynał Dziwisz. A myślałem, że będzie, że Adolf Hitler. Znaczy, o, tak, tak, bo wychodziło to. Jutro żółty do lasu. To... Atos. Czyli już możemy, dobra. Oj, dzięki, dzięki kurwa, super książka! Karol, z tego konkretnego odcinka nie będzie fortuny, tak czy siak, nie? Tak. Piszemy też o dzieciach w beczkach, więc jakby tak, tam tak, tak, jest tak. Wszystkie zbrodnie, które... W ogóle jak to jest, że ci wszyscy trójkrajmowcy mają monetyzację włączoną? No, to jest ciekawe. Ale, czy ja jestem w stanie na to odpowiedzieć tylko ze swojej perspektywy bardzo takiej... ubogiej. Zaraz wrócimy do tego Adolfa, jakby. Kogo? Co? Co? Tu było cięcie? Nie. Bo jak robiłem odcinek z... Benito Mussolini? Z Bosakiem. Jak robiłem na przykład odcinki z Justyną Mazur i z Renatą z Worka Kości, mm-hmm. gdzie rozmawialiśmy o takich rzeczach, to w tym panelu YouTube'owym podczas uploadu da się zaznaczyć, bo tam jest taka gradacja, którą ty jako twórca przy wrzuceniu materiału, gradacja potencjalnej ofensywności treści, gradacja przypału niech będzie, no to ja tam grzecznie i zgodnie z prawdą zaznaczałem, że mogą się pojawić treści, które są no nie tak totalnie clean, jakby się wydawało, ale na przykład nie opisujemy szczegółów zbrodni, nie ma tam opisów, nie, że krojenia i tak dalej i zaznaczałem to grzecznie i wszystko było okej. Okay. Ja mam dwa odcinki mam, które dotyczą edukacji, prewencji samobójstw i one są okej. Okay, to nie jest tak, że to YouTube... Oczywiście bywa problematyczny, wiadomo, że tam jak się ma true crime'owy podcast, to pewnie to jest trudniejsze, ale nie jest niemożliwe. Czyli a wy macie żółte dolary? No, zdarza nam się. Rzadko. No co wy? Ale bardzo rzadko. A czasami wiesz, ominiemy jakiś marihuana N, czy coś w tym guście, który też nie jest jakimś popularnym tematem w naszych odcinkach, ale to przy Paktofonice chyba mieliśmy żółtego dolarka. Za to właśnie. Tak. Ale jeśli chodzi właśnie o tutaj postaci, o tam malarzy już dzisiaj wspomnianych, czy tam polityków, no to dosyć skrupulatnie wyrzucamy. No. Dosyć skrupulatnie. Tak, odbieranie sobie życia też wyrzucamy. No. Nie rozumiem. No. Czyli sugerujesz, że z YouTube'em trzeba, że to jak w życiu, że trzeba być szczerym, tak, z YouTube'em? Że no ja jestem, tak, ja się staram być, szczerym i działa. To znaczy, mam też żółte dolary na niektórych odcinkach, oczywiście, że tak, no to gdzieś tam, najgorsze są, to tak zresztą gadaliśmy prywatnie nieraz o tym, że najgorzej, jak się jakiś rasistowski podtekst pojawił, bo to jest jakby, to jest zero-jedynkowe bardzo dla YouTube'a. Aż kurczę, jak już jesteśmy w tym zakątku, to mnie w sumie ciekawi, bo wy jednak bardziej siedzicie w tej podcastowej odnodze, ja też publikuję na Spotify'u, ale jednak YouTube jest u mnie nieco ważniejszy. To u nas na odwrót. U was na odwrót, tak. No właśnie. Czy istnieje już coś takiego jak obcinanie zasięgów na Spotify'u? To się da zaobserwować? Wydaje mi się, że to dopiero nadejdzie? Znaczy, nie możemy zauważyć tego na podstawie naszych podcastów. Okay. Przy czym no my też te wyklinowane wersje, tak, które są robione na potrzeby YouTube'a, one też flatują sobie na Spotify'a. Tak? Więc, no ale wydaje mi się, że to nadejdzie w końcu. Mm-hmm. Tak? I Spotify też się wystraszy. No ale też Spotify jest na jakimś takim... w jakimś takim dziwnym momencie swojej powiedzmy, ewolucji, nie? No bo, no bo tak naprawdę sposobów na monetyzację jest dość niewiele. No ja trochę hejtuję polski sposób monetyzowania podcastów, którego nie ma, nie? No tak. Znaczy, no, nie ma za bardzo, znaczy w ogóle nie ma, tak, monetyzowania na Spotify'u za wyświetlenia. No, gdyby było, to
byśmy pewnie mieli troszkę więcej pieniążków, no bo z kolei właśnie my mamy YouTube'a, na którym jest ta opcja, YouTube'a ma mniejszego dużo, nie? Więc Spotify wydaje mi się, że musi podjąć szereg ważnych decyzji w najbliższych latach. Znaczy powinien, moim zdaniem, żeby się w ogóle utrzymać, bo pojawi się jakaś konkurencja i ich tam być może zmiotą, nie? Nie, no w ogóle gdyby Spotify nas ograniczał za to, że tam sobie poprzeklinamy, jakby teraz w tym momencie, wracając do tego modelu współpracy z twórcą, czyli tego za zero złotych, to za darmo to naprawdę, naprawdę to było irytujące. Na zasadzie nie mamy takie podejście, że no tak, to jest dla nas ważna platforma, ale jeżeli chcecie nam zrobić jakąś krzywdę, to proszę nas smoknąć w pędzel, nie? Bo jakby złamanego grosza absolutnie nie dostaliśmy. A szkoda faktycznie, no tak, no bo to jest dla nas absolutnie główna platforma. Ten YouTubek nasz jest malutki, ale też zapraszamy oczywiście, tak jeżeli jest. Oglądacie tutaj widełko. No. A właśnie, bo wy widełko zorganizowaliście, przynajmniej z tego co wiem, raz. Tej pory, prawda? No. Z takim sympatycznym, prawda, prowadzącym, tak. Młodym i przystojnym Hubertem Urbańskim. Pozdrawiamy. No, bardzo przyjemny odcinek. I zastanawiałem się, czy właśnie nie popchnęło was to w taką stronę, żeby robić wideo. Żeby kamerować, no. No, wiesz co, czy to się kameruje? Dawaj, Maniek. Nie, no wiesz, bardzo miło się to nagrywało, istotnie. Macie dobre wspomnienia z wizyty poprzedniej w moim studiu. To oczywiście, świetne, oczywiście. Było super. Lubimy kamery. Czy powiedzieliście gdzieś, czy nie? Czy my tej anegdoty nie sprzedaliśmy jeszcze nigdy? My ją sprzedawaliśmy, tylko chyba nie wiem, tak. Czy nie ukrywaliśmy cię, ale w sumie chyba wrzucaliśmy jakieś sygnały po tej anegdocie, że to tam zaraz, Karol opowiem, pozdrowienia, więc możemy to wrzucić. Nie, bo widzę, że macie który, nie? Głęboka ale... zadra jest w tej kwestii. To jest wspaniałe doświadczenie, ale jeszcze kończąc tego tak. YouTube'a, super się nagrywało, Studio Plus, bardzo fajne, cała obsługa, natomiast nie montowaliśmy tego, tylko był montażysta, Kasper i zrobił to spoko przy takiej regularności, jaką mamy, przy naszym trybie pracy, który jest dla wielu osób absurdalny i często słusznie, bo my na przykład, no nie wiadomo kiedy tego słuchacie, ale to nieważne, my dzisiaj wypuszczamy nowy odcinek, dzisiaj po naszej rozmowie i my nagraliśmy ten odcinek, skończyliśmy go nagrywać wczoraj o 16, a skończyliśmy robić research tam we wtorek, nie? My działamy w takim trybie bardzo, bardzo, tak wiesz, paznokieć, nie? To jest wszystko bardzo, bardzo ciasne i nie mamy po prostu zasobów jeszcze za bardzo mocy przerobowych, żeby robić wideo co tydzień, ale no też nie wiem, wiesz, jeśli chodzi o te zasięgi YouTube'owe, to jasne, że to by był game changer, natomiast też nie mamy takiego w tym momencie superparcia, na razie nam się to audio spoko rozwija, na pewno będziemy wracać jakoś do tematu wideo, nie, no bo inaczej się już teraz nie da, jak Barbara Białowąs powiedziała w Filmwebie po filmie Big Love, polecam wszystkim wywiad filmwebowy. To słowa. Hamlecik. Z Walkiewiczem to była rozmowa, prawda? Tak, Walkiewicz i jeszcze była pani prowadząca. No. Czyli to nie Walkiewicz prowadził? Prowadził Walkiewicz, Walkiewicz i była prowadząca. Tak, bo dyskutował Walkiewicz i była tak, rzeczywiście pani, która... Ona była mediatorką, taką moderatorką, bo to było w sumie ringowe. Takie, to się sprawdziła. Tak. A nie, no, wspaniały kawałek w ogóle wywiadu. Ale też przykry momentami, w sensie naprawdę, bo tam, no wiadomo, że tam Walkiewicz uwalcuje tam w tym wywiadzie i no przy czym, no, też he has the higher ground, że tak powiem, tak? No bo to zawsze jest to bardzo... To było o Baby Blues, czy o... To nie, Big Love. Big Love. No tak. To jest, tak. Nie widziałem, nie. Natomiast, no tam... Zawsze jak artysta ma, artysta boli dupa o recenzję czy o odbiór w ogóle krytyczny i potem zaczyna się kłócić z krytykiem, to zła przegrasz strategia. Przegrasz to, nie? Nie rób tego, nie? Wiesz. Natomiast, jeśli chodzi jeszcze o wideo, tak krótko powiem, że nie ciągnie nas też dlatego do wideo, że jakby mamy kontakt z youtuberami, tak? I wiemy, jak YouTube reaguje, jak potrafi dziwnie reagować na różne tam treści, typu na przykład, nie wiem, wrzucisz fragment zwiastuna do nowego Batmana i z jakiegoś powodu po prostu masz copyright od Warner Bros. Zwiastuna, nie? I kurde, nie? Jakby mamy tylko i wyłącznie nasze głosy. Nie wrzucamy tam nawet fragmentów audio, jakichś starych audycji i tak dalej. A to by ubogaciło całość. To by ubogaciło, ale też czy potrzebujemy? Czasami czytamy po prostu rzeczy, które cytujemy tak dosłownie. I wydaje mi się, że tam takiej straty nie ma wielkiej. Nie ma jakichś tam takich głosów. Ty jesteś pierwszym głosem, który mówi, że to by ubogaciło jakoś mocno. A to moim zdaniem absolutnie. Tak? Okay. Absolutnie. Okay.
No. Mnie by się dużo przyjemniej słuchało, nawet gdyby były takie snippety. No nie wiem, macie odcinek o... Może muzyczne to jest wiadomo, triki zawsze, bo copyrighty do muzyki. Ale nie wiem, robicie odcinek o polskiej reprezentacji, o Emanuelu Olisa DB i dajecie najlepsze fragmenty gdzieś tam z meczów i jak on strzela gol, komentarz Tomasza Zimocha i gdzieś tam, czy fragmenty wywiadów. To kurczę, to by robiło już taki paradokiu z tego. To też by fajnie się słuchało. A myślę sobie, ja to broń Boże, nie chcę mi się wymądrzeć, ale myślę sobie, że przez Spotify na razie by to przeszło, nie? Tak, no ale potem przychodzi TVP i dowalą się nas na YouTube i po prostu masz jakieś dodatkowe zmartwienie na głowie, nie? Tak, no dwie wersje też tego audio, nie? Okay. Tak. Bo YouTube jest właśnie. No. Nie, ale ja broń Boże, żeby to nie brzmiało jak czepialstwo, ja nie, waszego podcastu słucham. Wszyscy są zadowoleni, tylko ty nie jesteś, ja nie wiem. Co to się dzieje? Co jest? Gdzie my przyszliśmy? Otóż przyszliście do studia, w którym gościliście ostatnio, to było 2 lata temu? Rok temu. To ja zacznę. A wy skończycie jak Leszek Miller. Żeby zapomnieć dokładnie. Więc chłopaki jakiś czas temu się do mnie właśnie odezwali, że nagrywają w Warszawie i czy mógłbym użyczyć im studia, żeby sobie nagrali odcinki 2. Mhm. Bo wtedy taka była umowa. Jeden ze mną i jeden o Tomaszu Lisie, jeżeli dobrze pamiętam. Tak? Czy o ich troje? O ich troje. Część druga. No. O ich troje, część druga. Tak. No właśnie. I ja powiedziałem, kurwa, oczywiście, że tak. Jakby śmiało wbijajcie, jakby nagrywajcie sobie i ja sobie po prostu pójdę sobie nagrać jeden odcinek, potem nagramy drugi wspólny. I tak wyszło, że pierwszy chcieliście nagrać właśnie o ich troje. Mhm. Tak to było? Tak. Tak. Tak, tak. Ja wam tutaj wszystko włączyłem. To jest prawda, cudzysłów. Znaczy nie, ja wszystko włączyłem. Zostawiłem was na bagatelne 3 godziny. Wróciłem, wyłączyłem, wrzuciłem karty do komputera i okazało się, że się nagrało, ale się nagrało z jakimiś potwornymi błędami i dziurami w nagraniu i to sprawiło, że na przykład ten kolejny odcinek, który nagrywaliśmy już wspólnie, nie miał trochę siadniętą atmosferę. Znaczy nie to sprawiło. Znaczy tak, ja mogę mówić za siebie, że nie to sprawiło. No. Sprawiło u mnie bardziej to, że byliśmy po 2,5 godzinach, czyli po 3 godzinach nagrania o ich troje, więc byliśmy trochę zmęczeni. Tak, tak. I dodatkowo jeszcze, o Jezu, to się nie nagrało, nie? No, nagrało się, ale... Ja nie wiem, czy on ma siadniętą atmosferę. To znaczy, to jest odpał, my nie mamy takich odcinków, a ten nawet jak nagrywaliśmy wcześniej o Brawo też wspólnie, nie? Jakby tutaj, ale swoją gościnką, to miało inną strukturę, a tutaj jakby założenie było takie, że nie będzie tej struktury, a jeszcze byliśmy po tym właśnie długim nagraniu, które się nie nagrało, więc to było trochę na zasadzie, jakby jebać świat, nie? Jakby nie chce się wszystko kończyć, czytamy anegdoty o papieżu. Podstawcie sobie za świat imię jednego z nas. Tak, bo jeszcze mieliśmy perspektywę, nie pamiętam dokładnie, ale mieliśmy chyba taką perspektywę jeszcze, że ponieważ to się nie nagrało, to jest jakaś tam niedziela, czy coś takiego. To był weekend na pewno. To w czwartek musimy wypuścić odcinek, czyli co, musimy teraz zaplanować nagrania na poniedziałek, wtorek, nagrać jeszcze tam montaż i tak dalej, więc no, było super. Przepraszam. Raz jeszcze. Rozeszło się po kościach. Właśnie widzę. Wciąż się budzę w nocy, ale nieważne, nie mówmy o tym. Nie mówmy o tym. Było, minęło, dziś się, mam nadzieję, nagra. Pytanie ważne, które myślę, że zostało wam zadane nieraz i od którego trochę, znaczy, które się w książce odrobinę pojawia, ale jest to temat na pewno na kilka odcinków podcastu, to postać Jana Pawła II. I on się w książce pojawia. I pojawia się on, ja tu sobie pozwolę przenieść się do cytowanej publikacji na stronę 60, bo na tej stronie właśnie jest ten rozdział i pozwolę sobie go zacytować. Początek. Tytuł rozdziału to Umarł papież. Więc umarł papież. Telezakupowa stacja Mango 24 wstrzymała nadawanie. Podobnie jak ZigZap, HBO, MTV Polska i wiele innych. Dzień wcześniej Polsat przerwał emisję Zbuntowanego Anioła. Dziecięcy Jetix emitował biały napis na czarnym tle. Kanał Jetix przerywa nadawanie ze względu na śmierć i szacunek dla Jana Pawła II. Zdjęcie, które zrobił ktoś kineskopowemu odbiornikowi Panasonica z tamtą planszą, krąży po sieci do dziś jako jedna z najprecyzyjniejszych ilustracji polskich lat zerowych. Więc to jest początek bardzo ciekawie ilustrującego tamten wycinek czasoprzestrzeni momentu. A co z podcastem? Bo wy tak trochę, wiem, że do tego nawiązujecie, mówicie, ale gdzieś tam nie do końca chyba jeszcze ten temat
Chcecie robić jako odcinek, bardzo mnie to ciekawi. Ale chcemy w końcu, no, musieliśmy do tego dojrzeć, musieliśmy przejść przez różne etapy, najpierw dobijanie się do jakichś słuchaczy, potem skasowane odcinki 2,5-godzinne. Nie udawaj zdziwionego. Please continue. Widzicie, jak się zdziwi? No serio było coś takiego? Naprawdę? Nie, i tak serio to już do tego docieramy. Kto się kurwa wycisza? A to jest cały czas ten sam sprzęt? Tak? To jest ta sama karta? Kolorowe przyciski. Od tamtej pory... Ta sama karta, tak. Nie, karta nie. Karta jest dobra. Nie, karta jest dobra. A nie, bo to, wtedy przyszedłeś, ale nie no, ale karta jest nowa, to w ogóle wszystko jest nowe. Tory by... Proszę państwa, tory były złe, podwozie było zjebane. Ale ja jeszcze dodam, zaraz pociągniemy Jana Pawła II, ale jeszcze dodam, jeśli chodzi o tę historię, że to nawet nie jest tak, że ja zapytałem, czy możemy nagrywać u ciebie, tylko ja zapytałem, czy miałbyś coś do polecenia, jeśli chodzi o jakieś studio tam gdzieś w miarę blisko centrum Mokotów, czy tam coś tam. A ty mówisz, nie, tam będziecie płacić, coś tam, no chodźcie do mnie. No tak, chodźcie do mnie. Taki byłem miły i tak się to właśnie tak, nie, no, zrobiłeś jest... tak. Bardzo. Chciałem podciąć po prostu nogi. Tak, tak. Ale będzie Jan Paweł II w końcu, nie jak, znaczy jakoś całkiem niedługo już w końcu doszliśmy do tego, natomiast to nie będzie, to już możemy w sumie powiedzieć tyle, że to nie będzie odcinek Jan Paweł II i po prostu lecimy przez, nie wiem, nie od początku pontyfikatu nawet, ale cały taki, nie wiem, też 90-sowy kult i pielgrzymki i tak dalej, bo to jest temat w ogóle na jakiś podcast premium, który ma 10 odcinków. No jeżeli któraś z platform chciałaby zaryzykować, to my się oczywiście polecamy, ale to nie będzie takie, jakbyście chcieli. To będzie wyimek w każdym razie pewien, jeżeli chodzi o życie i twórczość, ale no w końcu poza namecheckowaniem Jana Pawła II w każdym odcinku będzie mu poświęcony epizod podcastu, no. Znaczy to jest wielki temat, wielki Polak, więc i wielki temat. No i tak prawdę powiedziawszy, ja się nawet trochę cieszę, że nie zrobiliśmy tego wcześniej, w takich czasach, kiedy podcast trwał 45 minut, yes. godzina 10, no bo prawdopodobnie nie skończy się na jednym podcaście w tym temacie. No być może się skończy, ale raczej nie sądzę. Raczej nie. Zwłaszcza, że kilka takich kobył macie już na Tak. No i tak, nie wiem, no jeśli ktoś zastanawia się nad tym, jak będzie wyglądał research, to polecam wpisać sobie w katalogu w sumie jakiejkolwiek biblioteki w Polsce, Jan Paweł II, tak? I zobaczyć, ile jest książek w temacie, tak? O mój Boże. Ile jest takich, które on sam napisał, to już pomijam to, ale ile jeszcze książek jest w temacie, więc kurczę, no tam źródeł będzie dużo, nie? Znaczy, to jest prawdopodobnie najlepiej oźródłowana postać z historii najnowszej Polski. Więc tak trochę nieśmiało do tego podchodzimy i no to czemu w takim razie arcybiskup, nie arcybiskup, biskup Dziwisz nie wiedział? Skoro mówisz, że jest to najlepiej oźródłowana postać. No po prostu patrzył w innym kierunku, tak? Okay, akurat nie zwracał uwagi na te sprawy. Bo ty mówisz, bo może sprawy. Trzeba biskupowi Dziwiszowi powiedzieć, że jest tyle książek i ja bym się dowiedział. Tam wszystko jest. Tak? Jakich książek? Pierwsze słyszę. No. O Karolu? Tak. Ja mu mogę coś przywieźć tam. Na kanoniczą, tam franciszkańską to jest blisko, ja mieszkam blisko centrum. No. O, coś możemy wykombinować. Wiesz, że ten kapelusz Muchomora po prostu zasłania, jakby ogranicza pole widzenia. Znasz ten obraz, nie? Z tym, jest taki obraz, no. Z Dziwiszem. Wpisz tam sobie. Nie pamiętam już autora albo autorki. Dziwisz w kapeluszu? Tak, Dziwisz kapelusz, tak. Dziwisz grzyb, Dziwisz Muchomor, no coś takiego. Dziwisz grzyb, co innego wyskoczy, więc wpisz. A? What the fuck? No. Wow. To ktoś sobie po prostu namalował i ma. A nie, że on to ma w swoim gabinecie. Mam nadzieję, że dostał kopię. Może kupił, nie wiem. Ja przez chwilę myślałem, że on to ma, że to jest jakiś portret, który on ma. Ale to można zakupić, ja nie wiem, czy jakieś printy, czy coś tam, więc, ale chciałbym wspomnieć nazwisko autora albo autorki, ale nie pamiętam po prostu. Już, bo to jest kawał obrazu. Dziwisz z Muchomorem. Na Wośpie w ogóle to poszło, kochani. O. No i proszę bardzo. Autorstwa Tomasz Kokot. Przez 2T na końcu jest autorem. Super sprawa. Piękna rzecz. I to w ogóle duży format. I poszło za prawie 13 tysięcy na Wośp. No i pięknie. I co? I no można i fajnie. Dobrze. Fajnie. I można fajnie i można pozytywnie. A ja trochę o tego Jana Pawła II i odcinek o nim, wychodząc od książki i od rozdziału, który się tam pojawia, pytam celowo, bo tutaj się trochę właśnie, tak jak na początku też wspomniałem, mieszają heheszki, ciepłe wspomnienia, prawda, strzelające routery, jakieś tam gierki i tym podobne sympatyczne rzeczy, z rzeczami poważnymi, no nie? Z zupełnie poważnymi topikami, takimi właśnie jak Irak, Jan Paweł II, nie wiem, samoobrona. I zastanawiam się,
zupełnie serio, jako też twórca, nie? I jak wy sobie to pomieszaliście? No nie? Jak dobieraliście to, żeby ta książka właśnie nie była odebrana zbyt poważnie, ale też żeby nie stała się, i na szczęście się tym nie stała, przeglądem memów z lat 9905, nie? Wiesz co, no, komedia jest bardzo blisko tragedii generalnie, tak? To prawda. Tak zawsze żona mi mówi po seksie. I kawalecik jednak. Dobra. Nie, no bardzo, nie, to było dobre, to było fajne. Karol, spoko. Bo jak mówił Woody Allen, komedia to tragedia. Ostatni raz byłem w kobiecie, jak byłem w Syrence Warszawskiej, coś tam. Jak zaczynaliśmy nagrywać, to się jeszcze nagrywało. Ale jakby coś poszło nie tak z tą kartą w dzisiejszym odcinku. Poważnie mówiąc. Nie, no, jak mówił Woody Allen? Wszystko powiedział Woody Allen. Tak, jak mówił Woody Allen, kropka, ale to chyba było tak, że komedia to jest tragedia przeżywana przez kogoś innego, czy coś w tym guście? Ale tak powiedział Kuba Wrzewódzki, jak mówił Woody Allen? Tak, naprawdę mówił Woody Allen? To jest cytat z Allena. Wojewódzki się chyba też na tym wiózł, ale niedawno czytałem wywiad rzekę z Arturem Barcisiem i też słuchając innych wywiadów do odcinka, który mieliśmy o miodowych latach. No. I w każdym z tych odcinków Artur Barcis przywołuje dokładnie ten sam cytat z Woody'ego Allena, więc nie wiem, kto jest gorszy na tym polu oczywiście, bo tak ogólnie to wiadomo, że nie Barcis. Znaczy, no to była mega istotna postać dla polskiej, powiedzmy, tam, wiesz, inteligencji lat 90. Nie? Znaczy, to Michał Oleszczyk chyba postawił taką tezę kiedyś, który też zresztą był u ciebie jakiś czas temu, też pozdrawiamy, że Woody Allen trochę tworzył taką obietnicę, tak, dla polskiej inteligencji, tego, jak może w ogóle funkcjonować, tak, że tu restauracje, tu knajpeczki, coś tamtego, nie, i rozmawiamy sobie o książkach i o ambitnych filmach, nie? I się okazało bardzo szybko, że w Polsce to jest raczej bliżej Dnia Świra, tak? Polska inteligencja niż tego żywotu alenowskiego i postaci alenowskiej. Natomiast wracając do twojego pytania, no my mieliśmy parokrotnie w podcastekcie, w regularnym podcastekcie jakieś takie sytuacje, w których zastanawialiśmy się, jak coś ugryźć, bo na przykład, nie wiem, my mówiliśmy o filmie Dług, to jest taki przykład, który podajemy czasami, że to jest autentyczna tragedia, absolutnie przerażająca sprawa, to co tych gości w ogóle spotkało, na podstawie których powstał Dług, nie? No i z jednej strony jesteśmy podcastem, który trochę śmieszkuje, a z drugiej, no, te potworne sprawy, jakoś trzeba tam, no, zrównoważyć to, no nie? Więc w książce było chyba łatwiej to zrównoważyć niż w podcaście, tak? Znaczy, łatwiej było się na przykład powstrzymać przed żartem, który wypowiesz, tak? Tutaj po prostu zedytujesz tekst i stwierdzisz, nie, dobra, to jest niesmaczne. Nie wiem, czy były takie sytuacje, ale być może, nie wiem, nie? Natomiast, tak jak wspomniałem wcześniej, no jest tutaj na przykład sprawa, nie wiem, dzieci z beczek, czyli tych straszliwych morderstw, tak, noworodków, które potem odnajdywano w beczkach na ogórki i tak dalej. No i one faktycznie sąsiadują, te dzieci z beczek, z jakimiś takimi lżejszymi tematami, ale ponieważ są rozdzielone rozdziałami, proszę państwa, język polski, to nie wiem, czy, wydaje mi się, że nie jesteśmy niesmaczni w tej książce, tak bym powiedział, tak? Na moją wrażliwość nie jesteśmy niesmaczni i wszystkie recenzje, które są, no, lubimy czytać, no, one są, raz, że pozytywne są wszystkie, tak, póki co, ale dwa, że nikt nam nie zarzuca, że jesteśmy, że przesadzamy, albo że nie powinniśmy pisać czegoś tam, nie? No. Ja też, broń Boże, się od tego, znaczy nie uważam, żebyście byli niesmaczni. Ja się zastanawiam, jak to się łączyło w waszych głowach podczas pisania, no nie? No bo jednak faktycznie to trochę tak jest, że były rzeczy straszne i nie wiem, czy na przykład przygotowując się do pisania trochę lecieliście rocznikami, czyli dobra, zaczynamy 99 i patrzymy, co się wydarzyło ciekawego i potem 2000 i tak, czy jakoś inaczej. Nie, to totalny miszmasz. Mieliśmy po prostu konspekt i te 60 parę, czy tam, no coś tam wylatywało po drodze, ale... Tematów? Tak, no tutaj są 64, z czego ponad 50 absolutnie nowych, nieporuszanych w podcaście, to od razu tutaj wrzucam, żeby nie było, jak powiedział Humphrey Bogart. Tak. Więc tutaj nie było żadnego trybu. My po prostu sobie wybieraliśmy, tak jak już mówiliśmy gdzieś, bo nie ma co tego ukrywać, że my osobno pisaliśmy te podrozdziały, no bo come on. No to po prostu wybór, wrzutka, ej, dobra, to ja wezmę to, dobra, to ja wezmę to, bo dzielenie się i chronologicznie... Ale listę ustawiliście wspólnie? Listę? Oczywiście wspólnie, tak, ale samo pisanie już i odhaczanie, no to już absolutnie niezależnie, tylko no dzieliliśmy się między sobą, kto co bierze. I nie miało to nic wspólnego z chronologią, nie? Więc jakby jednego dnia 2005, drugiego dnia 99 i elo, no. Bałagan. A czy w przypadku podcastu macie, bo ja się tutaj zgadzam z tym, co powiedział Bartek, że papier trochę łatwiej przyjmuje
to mieszanie treści, no nie, mhm. że mamy tutaj takie klarowne rozdzielenie rozdziałami, nie ma waszego tonu głosu, nie ma żarcików, nie ma rzeczy powiedzianych półgębkiem, tylko to jest zdecydowane i pięknie napisane i sobie czytamy, ale w podcaście jest trochę inaczej. Zastanawiam się, czy w podcaście tak macie, że trochę bardziej musicie uważać. I na przykład ten Jan Paweł II właśnie jest przykładem na to, mhm. że okej, nie zrobiliście tego wcześniej, bo temat jest hardy, mhm. a fajnie byłoby to zrobić, ale z drugiej strony nie zrobić tak, żeby ktoś się przyczepił, nie wiem, do stronniczości właśnie. Nawet nie wiem, zastanawiam się, do czego ewentualnie, czy jakie są wasze obawy związane z takim tematem. Jeśli o mnie chodzi przynajmniej, mhm. chociaż podejrzewam, że Bartek ma podobnie, obawy wiążą się tylko z tym, że ktoś nam nawet nie tyle wytknie błąd, bo oczywiście, że popełniamy jakieś błędy, to jest masa danych, które przerzucamy i przyznajemy się, albo piszemy, a to dzięki, nie zwróciliśmy uwagi. Natomiast bardziej obawa wiąże się z tym, że ktoś nam zarzuci, że można było dużo więcej wycisnąć z tego tematu. Mianowicie, no po prostu odpieprzyliście jakąś taką robotę okay. na pół gwizdka i tyle. Jeśli chodzi o opinię, czy tam stronniczość, to nie jest... Znaczy nas jest dwóch i mamy opinie różne, czasami podobne, czasami odmienne. I w ogóle nie ukrywamy tego podmiotu mówiącego w podcaście. Nie chodzi tylko o obecność głosu, tylko o to, że to nie jest przeźroczysta gadka i że to też nie jest jakoś tam przeźroczyste, nie politycznie, światopoglądowo, no bo inaczej to bez sensu, nie? To można wpisać tekst do jakiejś tam do jakiejś no Iwony, czy tam teraz jakieś AI-owe, nie? Dorzucić jakiś głos. Więc nie, zupełnie nie. No tym bardziej, że no ja mam świadomość, oboje mamy, że nie wszyscy nas będą kochać, nie? I że to nie jest w ogóle podcast dla wszystkich, więc jak czasami ktoś coś sugeruje, są rzeczy, które się powtarzają. No, to nie jest jakoś bardzo często, ale ktoś pisze, że fajny, na przykład super, fajnie przygotowani, fajny jakby luzik, żarty, bebebebe, tylko za bardzo lewicowe na przykład. No, i no to właśnie. To możemy to sobie określać. Brakuje wam jednak spojrzenia z tej drugiej strony. Ale no nie wiem właśnie, tylko na czym... To ja piszę te komentarze. Czyli to kolejna przestań nas cisnąć po prostu. Tak powiedział Woody Allen, no. Tak. Ja i Kuba Wojewódzki z miliona fejkowych kont po prostu piszemy wam komentarze. To wy, a Kędzierski co robi w tym czasie? Nic. Piotrek jest git, okej? Okay? Mhm. Nie, no na pewno. To znaczy przelotnie gdzieś poznałem, bardzo, bardzo sympatyczny. I myślę, żeby nam nie dowalał. Piotr by wam na pewno nie napisał niemiłego komentarza. Tak myślę, tylko Paciorek i Wojewódzki, kurwa, jaka po prostu galeria. I Tomasz Lis też, gdyby pisał komentarze. No nie, no, on akurat jest aktywny, jeśli chodzi o stukanie na klawiaturze. Tylko na X-ie. On nie wie jeszcze, że jest Spotify. Wszystko przed nim. Kolejne szczyty do zdobycia. O czym mówiliśmy, tak, jeśli chodzi o tym, to nie jest określone mianem podcastu lewicowego przez nas, no po prostu no, są jakieś bieguny i na pewno nam jest bliżej tego niż prawicy albo skrajnej prawicy, jakby kaman. Natomiast spojrzenie z drugiej strony, no nie, no to my oglądamy to i tak z różnych stron, ale wiadomo, że to jest przefiltrowane przez nasze jakieś rzeczy osobowościowe, nie? Więc no, trudno się zastanawiać. Ciekawe, co by faszysta o tym pomyślał? Czy ja, może ja to źle oceniam, bo faszysta mógłby pomyśleć inaczej. Nie interesuje mnie to, no domyślam się. Dwie strony, nie? Tak. Więc, ale nie, jak się czujecie, będąc dotowanymi przez polską lewicę? Znaczy, no cały czas czekamy na przelew powywyborczy, wiesz. Tak. Nieprawda. Otrzymujecie comiesięczne przelewy od obecnie dwóch posłanek. Co za gość. Partii Razem. Kurde, to miało nie wyjść. W każdym odcinku jest tak. No i co teraz? Mowa o tym. No słuchaj, no zapraszamy, jeśli Krzysztof Bosak chciałby nas wesprzeć, to też może jakby. No, nie zamykamy tutaj tej ścieżki. Jakby, nie. Ja... Dam radę. Chociaż tak, to zależy ile zapłaci, ale wiecie, że teraz ktokolwiek może wam zacząć wpłacać i się podpisze po prostu Krzysztof Bosak i będzie. To jest mój pomysł, jakby co. Podcast amerykański ma jakąś taką to, że tam ludzie z jajca sobie robią i tam podpisują się, jakieś kłopoty wpisują. U was też jest paru takich. Jajcarzy w nazwie. Tak. Tak. Jest, moim jasne. Ulubionym waszym patronem jest absolutnie naczelny sklepikarz sklepu Szpeje. Tak, jest. Sklep Szpeje. Ja się dowiedziałem, że w ogóle to istnieje, że to nie jest ksywa, no. Tylko to jest real thing. Tak, jest i kanał, i sklepik na Kazimierzu w Krakowie w sensie. Pozdro Łukasz. Tak, Grzegorz Kyc lepszy niż nic. No jest paru takich ananasków. Rzeczywiście jest Jojko od tego bramkarza, który tam wrzucił sobie kiedyś bramkę. To śląskie
wąskie wątki, okay. więc Janusz Jojko, okay. ale to nie on. Jest parę tam postaci, tak, no wspomniałeś o tych parlamentarnych, no i kurczę, co no. Tak, to ja tylko dodam jedno zdanie, przepraszam, no. bo ktoś mógł faktycznie nie wyłapać, że chodzi o to, że wśród patronów są dwie posłanki partii Razem, które są po prostu patronkami imiennymi podcastu. O, tak, tak jest. I, no i nas to cieszy. No i, tak, i super. Ja i kibicujemy, tak. i kibicujemy. No, ale, i trzymamy ale jesteście oficjalnie na garnuszku. Tak jest. Tak, no, ale wiesz co, jeśli chodzi o udział Razem w rządzie, co mnie troszkę martwi, to on może być znikomy, więc nie na rządowym. Nie? To był lewicowy gambit, wszystko zniknie. Jakby zdobyliśmy super wynik, żeby nie być w rządzie. O co ci chodzi? Może tak być. Może znaczy, tak to jest w ogóle ciekawe, no bo kiedyś, a propos tego, co Mateusz mówił, tak, że piszą do nas ludzie z prawicowymi poglądami bardziej. Piszą. No piszą do nas, tak, że znaczy, no bo ja widzę tutaj, bo powodem jest to, że na przykład jeśli ktoś, że jesteśmy dość unikatowym, robimy dość unikatowy content, w sensie, że nie ma drugiego takiego opracowania, na przykład kariery Stachurskiego, jakie tutaj przygotowaliśmy, nie? No to prawda. Nie ma czegoś takiego, nie? Nawet nie ma książki o Stachurskim, chyba, tak mi się wydaje. Nie? Jeśli ktoś chce coś wiedzieć o tym, jak Stachurski, jaką miał karierę, no to tylko podcastek tutaj proponuję, tak? I było parę takich tematów, które tak, rzeczywiście były dość unikatowe, nie? Absolutnie. No więc czasami piszą do nas ludzie, którzy mają do nas pretensje, że super content, ale szkoda, że taki lewicowy, no bo oni nie mają jeśli jest prawicowcem, który zainteresuje się Stachurskim, tak, no to nie masz innej opcji, musisz tych dwóch lewaków słuchać, co nie? No i teraz, kiedyś nas napisał jakiś taki dziennikarz sportowy, nie wiem, czy pamiętasz, taki tak. gościu, który no w ogóle, jakby mnie to cieszy, że słuchają nas prawicowcy, prawdę powiedziawszy, jakby to jest no też pewnie, super, że ten, nie? Odsłuch jest odsłuch, bardzo. No. Znaczy nie, nawet nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że, wiem, że też nie zamykamy się, tak. kurde, no to masz inne się poglądy. Że oni też się nie zamykają, nie? Nie zawsze na inny punkt widzenia. Tak, tak, znaczy jakby pogadajmy, wkurzamy was, nie? Ale ja z kolei oglądam bardzo dużo Cejrowskiego i Skowrońskiego i nie piszę im w komentarzu, że fajny content, ale za bardzo prawicowy. Mało antyfiarski, co jest. Nie, no? Wiesz, jakby no wiem, o czym oni gadają, skąd oni są, no wiesz. No i napisał do nas właśnie ten gość, że no szkoda, że tacy lewicowi, no nie? I potem wiesz, wchodzimy na profil tego gościa na Instagramie czy gdzieś, no i tam w ogóle wiesz, tutaj Marsz Niepodległości, czy coś tam biała flaga i tak dalej, nie? No i to jest jego profil, który jest otwarty, więc no, od nas oczekujesz, że będziemy przejrzyści jakby tak, poglądowo, a sam nie jesteś też jako dziennikarz sportowy, which is fine, znaczy to spoko, że nie jesteś, no ale kurde, no. Mamy takie poglądy, jakie mamy, tylko że ludzie się chyba na YouTubie przyzwyczaili, że z reguły YouTuber to jest taki gość, który przynajmniej będzie się nie outował z poglądami, jeśli one nie są prawicowe, tak? A jeśli tak? są prawicowe, to spoko. No to wydaje mi się, że raczej konserwatywny jest polski YouTube, nie? Niż niekonserwatywny, nie? No kurczę. Nie myślałem o tym nigdy w ten sposób. Znaczy dla mnie polski YouTube jest bardzo niedookreślony, jeżeli chodzi o poglądy w większości, więc to jest jeden. Ale chyba się nie zastanawiałem nad tym, jakby tak wyskalować, w którą stronę bardziej się... Znaczy ten prawicowy jest bardziej jaskrawy, ewidentnie. No to tak. To znaczy w ogóle faszyzm jest zawsze bardziej efektowny, nie? Jest bardziej grubą krechą i ten. Ale no tak, no bardziej konserwatywny, znaczy neutralny, powiedzmy, centrystyczny i jak to u nas w ogóle, jeśli chodzi o kompas taki ogólny, ogólnokrajowy od wielu, wielu lat, że jakby no środek przesunięty w prawo, no to to jest nasz basen, nie? W którym, nasz basen z kulkami, w którym AWS. Się kąpiemy. AWS, to był rząd. Znaczy tak znamy to ze źródeł, nie? Jak większość rzeczy, o których piszemy, bo byliśmy dzieciakami. Ale tak. Nie, no to w ogóle ciekawa idea, żeby na przykład, gdybyśmy mieli zacząć pisać do tych prawicowych twórców, mówiąc najogólniej i się przypierdalać na przykład, no marksizmu tutaj nie widzę, nie? Troszkę by się przydało tam wysyłać im kapitał i tak dalej. No jakby co to za pomysł? A Trocki powiedział o tak, tym. Tak. Słuchaj, przypomniał się taki cytat z Dzierżyńskiego. Ale wiecie, Dzierżyński podcast. To jest fajne i szczerze mówiąc nie spodziewałem się w kontekście podcasteksu jako waszego otworu, że on będzie odbierany przez ten pryzmat ideologiczny. Bo ja wiem, że wy macie czasem wrzutki, że mówicie wprost, że macie poglądy lewicowe. Mniej lub bardziej. Nucimy tak? międzynarodówkę czasami. Czyli to się zdarza. Przed każdym nagraniem. Jak puścicie podcastek od tyłu na 1.25, to tak, to tam jest przemówienie Marksa do Lenina nad grobem, nie wiem kogo. Woody'ego Allena. To jest figura który powiedział, że to największa tragedia, taka komedia. Tak. A Dzierżyński obejrzał Eli Holly i tylko potem na podstawie tego formułował tezy. Bo mimo wszystko, właśnie, nawet gdybym
poglądami był na drugim końcu spektrum od waszego, załóżmy, to jednak taki odcinek o Stachurskim to jest i większość waszych odcinków, i ta książka jest tego też jaskrawym przykładem, jest po prostu dobrze zresearchowana i to jest po prostu zwykle ciekawa historia. I ja doskonale pamiętam czas, kiedy zacząłem was słuchać, próbowałem sobie wczoraj przypomnieć, który odcinek był pierwszy. Nie udało mi się, ale jestem tak, no... 50 zł bym postawił, że okolice 10 max odcinka zacząłem was słuchać, że ktoś mi podrzucił i zacząłem sobie słuchać i pamiętam, że wtedy centralnie przy sprzątaniu mieszkania. Po prostu 10 odcinek i wszystkie pozostałe do tyłu, bo dużo sprzątałem wtedy. Okna do umycia i tak dalej. I zostałem od razu kupiony tym, to myślę sobie, że gdzieś tam ten aspekt w ogóle waszych prywatnych poglądów w kontekście tego, o czym mówicie, kto jest tematem odcinka, zwykle chyba by mi nie przeszkadzał. A tutaj, jak się okazuje, to jednak może być issue. Znaczy, to jest rzadkie issue tak naprawdę, nie? I no, cieszy nas w ogóle, tak jak powiedziałem, że nas słuchają. Natomiast, no nie wiem, no, ostatnio, kilka dni temu napisała do mnie koleżanka, która rozmawiała ze swoim 20-letnim tam kolegą i gdzieś taką słowa do słowa powiedziała, że zna mnie, tak? Że tam gościa z podcastu, no nie? No i on powiedział, że fajny podcast, ale straszne lipki. Nie? O nas. Nie mówię. Lipki? Tak. W ogóle, że tak. O, się no i teraz, ja wiem, dlaczego on tak może myśleć, nie? Znaczy, bo faktycznie, nie, jakby, my nie jesteśmy na tym, jakby, nie jesteśmy skrajnymi lewakami, nie? Tak szczerze mówiąc. W sensie, nie jesteśmy tam, gdzie są, nie wiem, właśnie radykalne 20-letnie dzieciaki. Ja właśnie nie wiem, jak to bardzo można być na lewo teraz. No, da się bardziej niż my na pewno, nie? No, jakby rozumiem, czemu on tak powiedział. Okay. I spoko, nie? I też fajnie, że słucha, by the way, że to mu nie przeszkadza, że jesteśmy takimi strasznymi lipkami. Natomiast, na przykład, nie wiem, no, i w tej książce... I w tej książce odwołujemy się, i w podcastach często dosyć, zwłaszcza politycznych, odwołujemy się do profesora Antoniego Dudka, który, tak. dla którego, nie wiem, mówię za ciebie, ale no, ja mam wielki szacunek, super, fantastyczne książki pisze, tak? I no, to jest gość, który jest takim centrum, konserwatywnym centrum tak naprawdę, nie? I jak, gdy on mówi o rozwiązaniach prawnych, systemowych, tak? Teraz napisał, współpisał taką książkę, w której mówi, w jaki sposób książka polska powinna być urządzona, no to czy ja się z nim zgadzam zawsze? No absolutnie nie, no nie? No ale jego spojrzenie jest momentami tak unikatowe w ogóle i tak interesująco opisane, że no trudno nam byłoby się do tego nie odwołać. Szczerze powiedziawszy, ja bym kiedyś chciał zaprosić go do odcinka, nawet na krótką taką wypowiedź, nie? No, może do jakiegoś insertu, nie? Kurczę, no. Byłoby super, myślę, nie? że profesor Dudek się zgodzi. Tak, tym się też wydaje. Jest on youtuberem. Jest on, też, poczuł, tak? on poczuł wiatr medialny, no. że wieje w dobrą stronę, jeżeli o niego chodzi. I super, ja się w ogóle tak bardzo cieszę, bo przecież ten jego podcast też świetnie sobie, podcast i kanał, tak. Świetnie sobie radzą. I w ogóle to tak bardzo pokazuje jego przykład. To jest dla mnie, no... strasznie mnie cieszy jego historia, bo to pokazuje, że ludzie, którzy właśnie te lata przesiedzieli w książkach i że on ma te archiwa tych starych spotów, których nikt nie ma, to wszystko się kurzyło i on to pewnie tylko studentom pokazywał do tej pory, nie? I nagle się okazuje, że to może mieć setki tysięcy wyświetleń i w ogóle, że content taki jest nośny, nie? Że jakby dla akademików jest droga, tylko trzeba spróbować znaleźć swoją własną niszę. Znaczy, kradnie nam tematy przy okazji, tak trzeba powiedzieć tutaj pan profesor, nie wiem, żartuję, ale tak, to jest super i... Profesor Dudek o Woody Malenie. No. Ostro. Nie, a to też z czego to wynika? Znaczy, wydaje mi się, że tutaj mamy odrobinkę do pana profesora zbliżoną drogę, tak? Znaczy zaczęliśmy wcześniej na YouTubie, tak? Natomiast chodzi o to, że kiedy on na przykład mówi o tym, w jaki sposób AWS rządziło, jakie miało te najważniejsze reformy na przykład państwa, tak? Albo w jaki sposób AWS potem upadło, teraz nowy odcinek jest dzisiaj, widziałem, i SLD UP przejęły władzę, no to kto o tym jeszcze mówi tak naprawdę, nie? To jest unikatowa wiedza na polskim YouTubie. Są na temat książki, co nie? Ale jeśli ktoś chciałby szybko przyjąć taką pigułę wiedzy godzinną, a razy dwa, jak chce ustawić, to półgodzinną, ekstra, nie? No to tak. I trochę podobnie działa podcastek chyba, nie? Tak. Tak, tak, no jeżeli chodzi o jakieś takie postaci, które niekoniecznie mają te same poglądy co my, skoro już tutaj się pojawił profesor Dudek, no to nie wiem, no ja mam wewnętrznie jakieś takie no platform, jeśli chodzi o jakieś faktycznie faszyzowanie, nie? I pamiętam, że nawet pamiętam, jak ty miałeś wywiady prezydenckie, to znaczy kandydaci. I różne nie, to było tutaj, nie, to było w nie, poprzednim. To było na starym to było w poprzednim, czyli to nie jest tak naznaczone historią. W każdym razie... Tu był Aleksander Kwaśniewski. Ale w tym, tak, w to tym? Już w tym. Tak? A, czuć, tak. Jeden z was siedzi na tym fotelu, na którym on siedział. Kurde, to musimy się potem poprzesiadać, żeby była pewność, że obaj siedzieliśmy, tak, nie? No, jeszcze, no nie, no to tam się na pewno Bartek mówi do tego mikrofonu, do którego mówił pan prezydent.
To na pewno. Kurczy, no i proszę. No to potem się ten, przesiądziemy na chwilkę. To, a jak się cieszę, tak szczerze. No nie dziwię się, no nie dziwię się. Nie, no, to ja może po jednym pamiętam, szybkim. Pamiętam, że... Dobrze, to nie było tak. A masz? Dobrze. No. Wiesz co, tak, i pamiętam, że był bosak, nie? To dla mnie to już jest takie... Aha. No, dzięki, nie? W sensie, okay. No, no. To znaczy, rozumiem ideę, którą miałeś wtedy, wiadomo, że zapraszasz ludzi z różnych właśnie stron spektrum, o którym mówiliśmy, natomiast tutaj się dla mnie jakoś kończy wytrzymałość, ale faktycznie, skoro tutaj się ten Stachurski pojawił, no nagraliśmy już odcinek o Jestem, jaki jestem, o reality show z Wiśniewskim z kolei i rzeczywiście tak myślę, że ludzie bardzo łatwo utożsamiają jakąś, pewien rodzaj wrażliwości, na zasadzie, że średnio nam się podoba, że po prostu Wiśnia łapie żonę przy ludziach za cycki, nie? Jakby nagle i jakby, albo że mówi tam do jakiejś starszej powiedzmy pani Ewy, że pani Ewa sobie na cycku wytatuuje coś tam, nie? Jakby 30 lat różnicy, jakby nie jest to fajne. Ludzie utożsamiają to chyba z lewicowością. Wydaje mi się, że to jest jakieś takie... No, trochę rozum i godność tak minimum, nie? Że wiesz, no i wiadomo, że jakby lewica jest tak powiedzmy bazowo po stronie, nie wiem, ludzi, którzy są bardziej bezbronni niż mniej i tak dalej, ale czy jakaś ewentualna lewicowość, już nawet nie chcę używać tego określenia, czy ona faktycznie ma tutaj znaczenie, czy w przypadku Stachurskiego, w przypadku tych odcinków miała jakieś znaczenie, no nie, nasz stosunek do Shuri na przykład tam miał znaczenie, nie? No bo te piramidy Stachurskiego, te, wiesz, zamki symbolizacji tej jego odpały, jedzenie słońca. No ale czy to nie jest było jakieś... słońce, kochani. No, i on tego nie jadł. Ale ja wiem, znaczy, jeść też można, nie? Też ale można, to... dobra. Ale czy to jest z naszej strony jakaś taka po prostu bolszewia, nie? No jakby, wiesz, to nie ma aż takiego znaczenia, że powiemy, że ktoś jest knurek, czy coś w tym guście, to nie wiem, to ktoś, kto jest w centrum, bo prawica ma oczywiście im dalej na prawicę, to tym większy problem z tym, żeby stwierdzić, że ktoś przegina na przykład względem kobiet, nie? Ale generalnie czy taka deklaracja to jest od razu po prostu, że my jesteśmy w dżungli, jesteśmy taką totalnie po prostu komunistyczną bojówką z Ameryki Południowej, nie? W ogóle o co chodzi, nie? Nie ma to aż takiego znaczenia często. Kurde, wystarczy wejść na kanał YouTube'owy Rafała Ziemkiewicza, przecież to jest koleś, który ma tyle jakichś obsesji w ogóle, on nie potrafi uciec dawno. Z tego, że jest w ogóle prawicowcem i jestem prawicowcem, tak już wiesz, nie? Tam bliżej ściany niż dalej. No i tam nie widzę jakichś takich komentarzy, regularnie oglądam niestety. Naprawdę? Jest to, no, ja oglądam dużo prawicowców, nie? W sensie, że chcę wiedzieć, co tam się dzieje, nie? Więc w ogóle super, ja trochę ci zazdroszczę. Ja nie mam też, znaczy, no, też trochę czasu, ale trochę tego żałuję, że właśnie rzadko zerkam na tamtą stronę. No, polecam. Okay. Natomiast on tam nie dostaje jakichś takich komentarzy, że za bardzo prawicowo. Słuszne rzeczy pan mówi, ale za bardzo prawicowo, no bo to wszystko się opiera na tym, że jest prawicowy. No. My się jednak nie opieramy na naszym światopoglądzie. Mm-hmm. Moglibyśmy, nie? Ale nie lubimy tego. To nie jest ten kanał, no. To będzie trochę podchwytliwe pytanie, ale trochę jednak nie. I zastanawiam się, co serio o tym myślicie. Czy... Bo naprawdę nie chcę, żeby to zabrzmiało jak pytanie pod włos, ale czy nie uważacie, że jednak trochę poprawność polityczna zjada vibe polskich mediów, czy w ogóle mediów, że nie robi się to, że te lata 90. właśnie dlatego były takie kolorowe, że to był ten ostatni czas, kiedy jeszcze ludzi nie kancelowano za to, nie wiem, mówienie o cyckach, łapanie za tyłki i robienie jakichś dziwnych rzeczy, które z perspektywy 2023 roku patrzy się na nie, po pierwsze z góry, po drugie krytycznym okiem, co często w podcastach się robicie. Od czego się teraz odchodzi? I tak zupełnie, zupełnie serio. Czy nie uważacie, że to jednak w jakimś sensie może w perspektywie wyjaławiać? Oczywiście chroniąc też bardzo wiele osób i jakby tak, to wszystko prawda, ale jak powiedział Woody Allen i tak dalej, nie? To jest taka trochę zbitka wyrazowa dla mnie, która już naprawdę niewiele znaczy dzisiaj, nie? No bo co to jest poprawność polityczna, tak? Znaczy to, że nie użyję słowa na P na przykład, tak? W stosunku do geja, to jest poprawność polityczna, tak? Że Facebook mnie zbanuje, jeśli go użyję w tym kontekście, tak? No to jest poprawność polityczna. No jeśli tak, to nie mam tutaj jakiegoś szczególnego problemu, no bo mówisz jasne, że można było zrobić więcej w latach 90., powiedzieć więcej, pośmiać się z większej liczby rzeczy i użyć innych sformułowań, tak, niż te, które są dostępne, powiedzmy, dzisiaj, tak, w debacie publicznej. No ale z drugiej strony, no kurde, no ja nie byłem gejem w 95., tak? I nie byłem osobą transpłciową w 2002, nie? I
dla mnie humor, tak, taki odpowiedzialny humor, sorry, tak to brzmi kostycznie bardzo, no, ale odpowiedzialny humor polega trochę na tym, że ja bym wolał się nie śmiać osób, które są po prostu na różne sposoby słabsze i bezbronne, nie? No i w tym tutaj widzę sens nieużywania pewnych słów albo sformułowań, no nie? Nabijamy się na przykład w podcastekcie z osób, nie wiem, zamożnych albo takich, które były zamożne, prowadziły jakąś tam działalność i z tego, z uwagi na to, nie wiem, wzbogaciły się bardzo mocno i tak dalej. No bo my wiemy, że kurde, nie zrobimy krzywdy Tomaszowi Lisowi. No przepraszam, jesteśmy za mali trochę, tak, w barkach, żeby tutaj sprawić, że Jezu, Tomasz Lis już po prostu nie tak zmasakrowaliśmy, że już nie powróci, no nie, czy tam Kuba Wojewódzki, nie? No wiadomo, że to nic się nie wydarzy, co nie? Więc nie mam tutaj jakichś oporów przed takim żartowaniem, ale mam opory przed żartowaniem z osób, które... z których żartowanie byłoby po prostu nie fair, tak? Że to byłaby nierówna zabawa trochę, tak? Że ja się bawię, ale twoim kosztem i ty nawet nie masz jak się do tego odnieść. To jest bardzo, bardzo złożony temat, bo mam wrażenie, że nigdy do końca nie wiemy, o czym tak naprawdę rozmawiamy, gdy rozmawiamy o PC, czy tam o poprawności politycznej. Tak, no... Ta pozycja władzy, o której Bartek wspomniał, ona jest tutaj cholernie istotna. Pomijając to, że my nie jesteśmy w pozycji władzy wobec właśnie nikogo, niczego, jeśli chodzi o postacie, o których mówimy, no to ciśnięcie z pewnych grup byłoby i tak słabe w naszym wykonaniu, bo my mamy kanał na przykład, tak? No tutaj mamy jakiś zasięg, mamy większy zasięg niż jednostka, która po prostu nie ma kanału takiego jak my, który może nie jest jakiś ogromny, a gdzieś tam sobie hula. Ja jestem na płocie mocno, jeśli chodzi o sprawy językowe, bo w ogóle jak rozmawiamy o PC, to głównie i tak to się wszystko rozbija o język. Ja na przykład, no to są czasami wątki, które my gdzieś tam wewnętrznie, no nie w trakcie odcinka, ale sobie podejmujemy, bo to gdzieś się różnimy na pewnych poziomach, co z tym zrobić. Bo ja rzeczywiście niektórych sformułowań unikam, nawet gdyby były poręczne, tak, żeby to powiedzieć gdzieś tam ciągiem, to sobie myślałem, nie, jakiś tam żart, to nie, no jakby w tym momencie, kilka lat temu owszem, ale teraz sobie myślę, że. I to wiadomo, że to jest żart, który dotyczy jakiejś tam marginalizowanej grupy, nie wiem, czy to są choroby. Tak, jeśli chodzi o jebanie z ludzi, którzy są właśnie w pozycji władzy, no to zupełnie okej. Okay. Nie mówię o politykach, tylko o pewnym rodzaju przywileju. Natomiast jeśli chodzi o debatę językową, to ona momentami, i to jest w ogóle pułapka, ten temat jest cholerną pułapką, bo jak mówisz jakieś takie rzeczy, że nie, że dobrze, że jest, ale też bez przesady, nie? To od razu cię dosytuuje jako właśnie albo jakiegoś centrysta, albo już jakiegoś takiego gościa bardziej w prawo, którym się za cholerę nie czuję, natomiast nie przepadam za tymi takimi internetowymi policjami właśnie lewicowymi, które po prostu zajmują się głównie, jakby kurwa, jakby wspieracie strajki, nie? Jakby gotujcie zupy, nie? Mówię serio, nie? Jakby wspomagajcie bezdomnych, nie? Jakby idźcie na miasto, jeśli chodzi o działania. Jakby mam wrażenie, że niektórzy za dużo czasu poświęcają temu, żeby tak kurwa sobie siedzieć i tak rozkminiać. Czy nie mówimy już gruby, to czy otyłość i nadwaga i tak dalej jakby liczą i tak sobie analizują, jaki jest tutaj współczynnik obraźliwości, no ten język sobie i tak będzie żył bez nich, oni po prostu próbują, no wiadomo, to tam Mark Fisher, wyjście z zamku wampirów, to są jakieś takie rzeczy, które mają większą historię, wiesz, można sobie to poczytać, to jest jednakie, właśnie rozkmina dotycząca tego, czy coś jest okej, czy nie okej, to ona już wskazuje na pewien przywilej, bo masz możliwość, żeby tutaj siedzieć, jakby to rozkminiać. I podchodzę do tego ze sporym dystansem, przy czym uważam, że masa jakichś takich zmian językowych i wiesz, nie nazywanie osób czarnoskórych słowem na M jest bardzo spoko, w sensie jakby to, że to się zmieniło i że zwracamy na to uwagę i już tylko po prostu jakieś takie przedpotopowe postaci czasami rzucą tym, no to jest jak najbardziej okej. Okay. Tylko no właśnie, widzisz, jeżeli powiem o tym, że spoko, tylko to nie może iść za daleko, to troszkę jest jakieś takie paralipkowe gadanie, ale myślę, że wcześniej powiedziałem mniej więcej, o co mi chodzi. Tak? Ale to jest w ogóle taki długi temat, że można, wiesz, siedzieć przy stole i trzy godziny cisnąć o tym, nie? To jest coś, z czym komicy się oczywiście teraz przede wszystkim mocno wadzą, tak. Nie? Ale chyba nie polscy. No to chyba bardziej zagraniczni. Mniej, ale znaczy, tam anglojęzyczni przede wszystkim. Tak, nie wiem, Ricky Gervais czy coś tam, no on ten temat podejmuje i wychodzi mu to moim zdaniem różnie, mimo że bardzo lubię postać i przejebanie śmieszne dla mnie, lubię brytyjskie Office i tak dalej. I wydaje mi się, że on gdzieś tam z kolei troszkę idzie za daleko, jeżeli chodzi o kontrę wobec tego PC. Myślę, że za dużo w nim jest uporu, no ale to właśnie, to jest bardzo, bardzo
Szeroki temat, no. Tak, to jest takie niewdzięczne o tyle, że no, tak samo panowie z Monty Pythona sobie różnie radzą, powiedzmy, z tymi tematami tak, dzisiaj, tak? Znaczy, dzisiaj? John Cleese na przykład dość tak wyraźnie... John Cleese, który ostatnio zagrał u Polańskiego w ogóle. Tak, to zagrał u Polańskiego w tym filmie, który tam jakoś tam legendarnie źle oceniany jest przez krytyków, tak? Tak, ale on, chyba go jeszcze nie ma oficjalnie w kino, on chyba miał tylko to premierę, pokazy w ogóle z reżyserem w Polsce. No. Prowadzone przez Tomasza Raczka. O. Jak powiedział Woody Allen. Super. No. To jest w ogóle, przepraszam, ale to trudna fucha, dostajesz zlecenie, czy poprowadzisz spotkanie z Polańskim, nie? Ja widziałem zdjęcie, wydaje mi się, że Tomasz Raczek był bardzo zaszczycony tym faktem, więc... Okay. Tak, nie wiem, czy widzieliście radosnego, więc... Fragmenty wywiadu Tomasza Raczka, znaczy, przeprowadził Tomasz Raczek z Polańskim. Ale świeżego? Tam to były takie... Znaczy, świeżego, no sprzed tam paru tygodni, miesięcy, no, tak? A, tam no to było jakieś takie strasznie długie pytanie Tomasza Raczka, jakiś taki po prostu tamten, nie? Tam Polański odpowiedział jednym słowem, jakimś też w sumie nie wiedział. No to jest najlepsze. Po prostu Marcin Świetlicki style. No tak, ale... się tam wygina. Owszem. Owszem. Tak, no, zapraszanie Polańskiego. Nieważne, anyway, coś mówiłem... Dalej PC było? Było PC. Polityczna? A, wiem. Nie wiem. Sorry, nieważne. Fuck, widzisz? Wiem, John Cleese, tak? Mówiłem, John Cleese, dziękuję. John Cleese wyszło, nie? Uratowałeś. No i to jest zawsze trochę niewdzięczne, no bo John Cleese wychodzi z jakichś takich, takich narracji, że no byśmy z chłopakami z latającego cyrku nie mogli dzisiaj robić takiej komedii, jaką robimy, gdyby to były te czasy, dlatego żeby nas tam kancelowali, nie kancelowali. Bo wiesz, że to kancelowanie bez przesady, tak? W sensie nie wiem, kto jest skancelowany, kurde, w komedii, tak prawdę powiedziawszy, nie? No Louis C.K., tak? I guess, ale po pierwsze z innych powodów, a po drugie... A potem nie jest skancelowany. Nie jest kancelowany, bo właśnie grał w Madison Square Garden i w ogóle miał jakiś tam, dostał Grammy. Krótko na banicji, dwa lata, kiedy przejechał między innymi do Polski. Tak, i właśnie musiał grać w Warszawie i w Krakowie wtedy, pamiętam. No. Ale sold outy były. W ogóle w tej części Europy i tak dalej, nie? No to tam pan z Ameryki przyjechał, nie? Natomiast, no właśnie, o to chodzi, tak, że nie przesadzajmy z tym kancelem. A po drugie, no że jednak ten John Cleese wypowiada się z pozycji, no właśnie, tam, no już ten, no, że jednak starszego, zamożnego, heteroseksualnego, białego mężczyzny, którego nie dotyczy bardzo wiele tych narracji. No i to jest zawsze takie niewdzięczne, że jakby rozumiem, co mówisz, John Cleese, jakby wiem, że ty walczysz o komedię, tak, i o jakieś ideały, które miałyby sprawić, że powinieneś dalej móc żartować w taki sam sposób jak x lat temu. I przekraczać granice. Tym samym. No tak, 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 no ale... jakby zwróć uwagę na to, że ten świat jest troszeczkę inny i trochę inne grupy, no, dochodzą do głosu i słusznie, kurczę, że dochodzą, no bo one faktycznie tego głosu nie miały przez dekady i dopiero w ostatnich 20-30 latach udało się to zmienić, tak? I to też nie, jakby, nie bez ofiar, tak? Znaczy taką dość, kurde, porządną walką w mediach, nie tylko w mediach, nie? Więc... Ja tak głośno myślę, zadając wam to pytanie, bo to nie jest, broń Boże, tak, że ja mam jakąś tutaj tezę i próbuję was challenge'ować. Ja się głośno zastanawiam w ogóle nad tym, czy to jest po prostu taki konstrukt, że kiedyś to można było więcej, więc okej, to nie było fair bardzo często, ale też dzięki temu no, ta wolność pozwalała na powstanie grupy Monty Pythona i tym podobnym. Czy też to już jest trochę takie właśnie dziadowanie i nieumiejętność wyjścia z własnego pudełka mózgu, że przecież są nowe pomysły, nowe idee, które krążą i które po prostu się wyłapuje w ramach rzeczywistości, w której jesteśmy, która wygląda trochę inaczej, gdzie się uwzględnia mniejszości, które się wcześniej na przykład brało na świecznik i kolokwialnie jebało, bo tak było i to było okej. Więc ja się zastanawiam, próbuję z tego wyjść właśnie, żeby nie spotkać się, nie wiem, sam ze sobą za 5 lat jako taki dziader, który mówi, że no kiedyś to była komedia, teraz wszystko jest po prostu zunifikowanym, nudnym serialem na Netflixie, który jest dla wszystkich i dla nikogo i elfy muszą być czarnego koloru skóry, bo Netflix jest taki. Ale też się po prostu zastanawiam, jak to było, nie? A wiesz co, tak myślę o tym, co straciliśmy, nie? Że przez to, że jest ta cholerna poprawność polityczna. No na przykład powiedzmy, że chociaż w Polsce, nie? Wiadomo, jak w lesie i tak dalej, pewne rzeczy dzieją się później i tak dalej. Kochamy ten kraj, jest bardzo dziwny, ale też no trudny. Jest najlepszy, tak, też uważam, że jest najlepszy, ale no podupcony kompletnie. W każdym razie, no nie dostalibyśmy na przykład takiego teledysku i takiej piosenki jak Makumba Bikcyca, nie? No tak. Niepowetowana strata, kurwa, komedii. Jak my sobie poradzimy. Na połowie wesel ciągle leci Makumba. No tak, oczywiście, nie? Tylko no jakby myślenie jest inne i tak dalej. No wiadomo, że to dziaduchy, ale to mniejsza Czyli o to, uważasz, no. że ewentualnie stracilibyśmy coś, co i tak byłoby do przeżałowania. Wydaje mi się, że tak. I też tak sobie teraz myślę, szukam jakichś przykładów. Wydaje mi się, że jednak
pewien rodzaj ciśnięcia z poprawności politycznej, taki świadomy, nie wiem, jakiejś takiej siłowej poprawności politycznej, czy coś w tym guście, który jednocześnie nie jest na siłę niepoprawny politycznie. Ja wiem, że to jest teraz złożona, bezsensowna konstrukcja niby, ale to zaraz dam przykład. Max Weber to powiedział też, pierwszy. Na ucho. U Mircea Eliadego to tak, było. Tak, tak, biegnie z listem od Bogarta. Wysłał pocztówkę. Co napisał? Jest ta scena w... No to pochwalmy się, ilu kurwa teoretyków znamy, filozofów i tak dalej. I tak przejdziemy do wojewódzkiego za chwilę. Imponderabilia tutaj, prawda, kierunki humanistyczne na UJ-cie, tutaj wszystko u Karola wychodzi. Podając, prawda, bezrobocie. Nie? Prawda, bezrobocie. No dlatego, biedne, no my też dlatego nagrywamy podcasty. Anyway, amerykański The Office i jest to takie mocowanie się Michaela Scotta, żeby na przykład bardzo... przypodobać się albo schlebiać czarnoskórym pracownikom tej firmy i wychodzą z tego jakieś bardzo, bardzo niezręczne rzeczy, nie? Albo są te rzeczy, jest ta scena z tymi naklejkami, jakby kim jestem, jakie jestem narodowości. On jakby zupełnie nie kuma tych mechanizmów, ale bardzo się stara je utrzymać i wychodzi z tego coś właśnie jednocześnie niepoprawnego politycznie, ale tak naprawdę no gdzieś tam rezonującego z tym trendem, który teraz jest i jednak czujnego wobec tego trendu, bo to nie jest tak, że to absolutnie zaprzecza temu, że powinniśmy mówić o, nie wiem, wyzwolić się, jeśli chodzi o stereotypy, mówiąc o innych tych i żeby nie robić, nie pokażę tego na przykład, ale żeby nie robić tych skośnych oczu śmiesznych, nie? Chińskie oczka, więc tak naprawdę tutaj cały czas jest pole, moim zdaniem, do działania komediowego. I nawet z tego faktu, że jest pewien rodzaj konfliktu między zwolennikami PC, tak, a przeciwnikami, to już samo w sobie może generować sen. No ja nie potrzebuję, wiesz, komedianta, chciałem powiedzieć, stand-upera, który będzie po prostu robił tak i zmieniał głos. Aha. I to jest tam anegdotka o homoseksualistach, nie? Jakby nie potrzebuję, not my type of comedy, nie? Wydaje mi się po prostu, że zwykle jednak, chyba że ktoś jest faktycznie tak bardzo podpięty pod szyję, ale generalnie jeśli chodzi o te policje lewicowe, to ci ludzie nie robią komedii, tak? Tylko sobie działają gdzieś na innych polach. Ale to tylko wtedy, ale naprawdę wydaje mi się, że to, co straciliśmy, ewentualnie nie było jakoś tam warte po prostu pielęgnacji i zachowania, no. No i też, to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo mówiliśmy o Monty Pythonie i mówiliśmy o Klizie i tak dalej. No i ciekawa jest to taka wykrętka historyczna tak naprawdę, to jest jakiś tam rechot, że przecież Monty Python w swoim czasie, zwłaszcza po nakręceniu Żywotu Briana, on miał problem nie z lewicowymi siłami, tylko z kościołem, tak? Nie pamiętam, czy anglikańskim, czy katolickim, w każdym razie jest taka w ogóle słynna taka dyskusja, w której bierze udział między innymi John Cleese i chyba tam jest też Eric Idle i ktoś jeszcze i oni rozmawiają w BBC, tak bodajże, z jakimś wysoko postawionym duchownym i dyskutują na temat tego, czy w ogóle Żywot Briana powinna tak się żartować, co nie? Mm-hmm. I o ile wiem, prawica sobie dzisiaj bardzo ceni w ogóle Monty Pythona i nie ma problemu z Żywotem Briana. Znaczy to jest jakiś tam rechot historii, że tak się to zmieniło, no nie? I dzisiaj John Cleese narzeka na drugą stronę, tak? Tego, powiedzmy, tej osi, tak? Politycznej. Natomiast, no tak jak, nie wiem, Mateusz powiedział, no wydaje mi się, że i tak dzisiaj istnieje ta komedia przekroczeniowa. Jakby, jak mam okazję być w jakimś hotelu, to włączam telewizję. Nie mam, mam telewizor w domu, nie mam telewizji, tak? I mam, często oglądam kabarety, mówiąc wprost, zupełnie, tak? Nie oceniajcie mnie. No i tam są cały czas, kurde, jakieś takie rzeczy typu głupi policjant, chłop przebrany za babę, baba głupia, zazdrosna, chłop w ogóle leniwy, coś tam leży, nie? Są to takie żarty z gejów, tam z modulowaniem głosu. No nie wiem, może jeśli nie wydarzyły się w tym roku, to jeszcze 2 lata temu pewnie jeszcze istniały, tak? No, nie wiem, w 2018 czy 2017 był jakiś taki sketch polegający na tym, że Arab próbuje się dostać do Polski i tam głupi celnicy tam go wpuszczają, a na końcu się okazuje, że ma pas szachida. I to było parę lat temu, wow. Nie? Więc jakby to nie jest tak, że myśmy coś stracili. To nie jest tak, że my kancelujemy tych kabareciarzy. No to jest jakaś taka, to jest jakiś taki chochoł, który część osób sobie stworzyła, że nie wolno dzisiaj żartować. Wolno! I znaczy wolno w sensie, że ten, i dyskutujmy na temat tego, czy powinniśmy, nie? Ale nikt wam tego nie zabroni, tak? Znaczy, o ile nie przekraczacie granicy pod tytułem mowa nienawiści, która jest ustawowo, tak, ścigana, no to nie ma takich sytuacji, że nie wiem,
sąd kabareciarzy cię skazuje na banicję i nie masz dostępu do kabaretonów i do tych, nie? No ostatnio się wydarzyła wręcz przeciwna sytuacja, bo to sami kabareciarze z Polsatu się wyautowali, nie? Znaczy oni tam chyba ich... tam była jakaś taka akcja, że ten Polsat ich tam... Ja nie znam sprawy. Mieli jakiś sketch, który chyba wyśmiewał chyba Andrzeja Dudę bezpośrednio, aha, albo może PiS... Mhm. I w jakiś sposób albo chciano ich ocenzurować, albo wyedytować jakąś część materiału i oni normalnie powiedzieli, no to cześć panie Solo Żurzaku i Polsacie, tak? Znaczy, no i to jest niebezpieczne, nie? W sensie to jest niebezpieczne, jeśli decydent jakiś, tak? Który ma dostęp do pieniędzy publicznych na przykład, tak? Ma jakieś takie zakusy, żeby zabronić mówienia czegoś komikowi, tak? Natomiast, no, czy, nie wiem, queerowe nastolatki z Twittera mają jakąś taką moc, siłę sprawczą, żeby Robert Górski nie rzucił jakimś żartem? No wydaje mi się, że nie. I wydaje mi się też, że Robert Górski, czy jakiś inny kabareciarz, tak? Nie chce się do niego przykleić. Czasami specjalnie będą prowokowali te osoby i jakby też nie spotkać za to żadna kara. No nie? No, po prostu jest otwarta dyskusja i kiedyś tej dyskusji nie było, bo nie było social mediów, tak? Znaczy, mogłeś powiedzieć cokolwiek w telewizji, no i no, nie było reakcji, ewentualnie... No tak, to się też nie zapisywało, nie? Tak, jakby to szło raz. Ewentualnie Magdalena Środa przyszła następnego dnia do radia i powiedziała, że widziała jakiś taki chujowy sketch i jej się nie podobał, tak? I to było wszystko, nie? No i to jest, dzisiaj być może oni mają jakiś taki, przeżywają szok, no bo żartujesz i nagle się okazuje, że masz jakiś feedback, nie? No i musisz sobie z tym feedbackiem radzić i nie wiem, no... Nie widzę tu jakichś specjalnych, nie wiem, niebezpieczeństw dla wolności słowa, a widzę też szansę do tego, żeby po prostu komedia się rozwijała i żebyśmy może zostawili już te... Zostawmy tego konia polskiego z tym Marian i Hela. No już naprawdę, to... No świetne, co się znaczy chodzi. Fajne, nie? Ale wiesz. Słuchajcie, ostatniego pół godziny przedyskutowania naszego tutaj w ogóle nie ma w tej książce, także easy. Tak. Ale uważam, że to, o czym rozmawialiśmy jest, znaczy duch tego tutaj rezonuje, bo wy często jednak jakby od tej strony bierzecie na warsztat postaci różne, które się pojawiają. Mhm. Czy to będzie Tomasz Lis, czy to będzie Kuba Wojewódzki i za tym idzie, na przykład oczywiście, i za tym idzie moje pytanie, który z was bardziej nie lubi Kuby Wojewódzkiego? Bo ja strzelam, że Bartek. Nie wiem, wydaje mi się, że to może być na równi, nie? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. Nie wiem, czy bylibyśmy w stanie tutaj zważyć ten brak... czy wy go w ogóle nie lubicie? Brak sympatii. Może chyba. Ja to określam brakiem sympatii. Tak? Okay, nie mam śladowej sympatii wobec tej postaci. Więc no jest to antypatia oczywiście. Z czego ona wynika? Z automatu. Z życia i twórczości, nie? Z dokonań. To znaczy, wiesz, my natrzaskaliśmy tych odcinków i one są długie i one były naprawdę naprawdę wyczerpujące dla nas obu. Zdecydowanie. Żadnej bezpośredniej krzywdy nam Kuba Wojewódzki nigdy nie znaczy. To w pewien sposób są bezpośrednie krzywdy, tak, to oglądanie tych rzeczy. Natomiast no, nie znamy człowieka. Być może nawet prywatnie jest... do rany przyłóż, ale no jakby to nie ma znaczenia, bo jesteś jakimś takim emiterem, masz ogromny dostęp, ogromne dojście. Więc no, tak, nie wiem. Nie, myślę, że podobnie, no, kurczę. Pytam o to też trochę dlatego, bo jest, jeżeli chodzi o osoby publiczne, właśnie takich emiterów, jak powiedziałeś, co do których możemy mieć wątpliwości, jeżeli chodzi o ich twórczość bądź bytność w mediach, to się jakoś tam graduje, nie? Że możemy być przychylni, możemy kochać w ogóle, tak? Możemy być przychylni, możemy być obojętni i gdzieś ta obojętność się może zamieniać w niechęć. Ja mam wrażenie, że w przypadku Kuby Wojewódzkiego i Tomasza Lisa u was to już poszło w niechęć, jeżeli chodzi o ich twórczość i byt medialny. I zastanawiam się właśnie, z czego to wynika, nie? Ja tego nie podważam, broń Boże, bo wy to argumentujecie dość obszernie w odcinkach, tylko... Zastanawiam się, z czego to wyszło, no nie? Jakby, czy mieliście jakąś myśl idącą, czy po prostu, nie wiem, po prostu oni naprodukowali tyle kontentu, że było się z czego pośmiać. Jakbyś przeczytał tyle książek Tomasza Lisa, ile byśmy przeczytali na początku odcinku. Ile? No wszystkich nie dał się. Wszystkich nie dał rady, dlatego że zaczął się powtarzać w tym momencie. Nie? Znaczy, jak się wejdzie nawet na jego Twittera, nie? To są tam jakieś takie, że widzę, że on pisze to samo po prostu od 17 lat i Jezu, nie? No właśnie, sam Twitter to jest 17 tomów, gdyby to wydrukować. Powinien to wydać kiedyś, moim zdaniem. No. To jakby, wiesz. Natomiast, nie wiem, no... Tomasz Lis też jest nieprzychylny różnym postaciom publicznym, tak? I pisze o tym zupełnie wprost, tak? I moim zdaniem pisze mniej kulturalnie niż my wypowiadamy się o nim, tak? Znaczy, Tomasz Lis po prostu jest w stanie zwyzywać kogoś na Twitterze.
i robi to czasami, tak? No a myśmy go jednak nie zwyzywali, tak? No, jesteśmy mu nieprzychylni, ale to jest jednak jakaś taka sytuacja, w której staramy się argumentować. Bardzo często go po prostu cytowaliście. Po prostu czasami wystarczy cytować, nie? Być może to też jest, nie wiem jak z Mateusza strony, ale z mojej strony zmęczenie narracjami, które są już tak powszechne od 20 lat neoliberalnymi na przykład, że już po prostu masz dość, już chcesz sobie po prostu, wiesz, nie? Chcesz to wylać z siebie, że masz dość. I Tomasz List jest jakąś taką twarzą, tak? Tych narracji. Wojewódzki, no też, to jest, wiesz, no postać, którą oczywiście oglądałem, Mateusz też oglądał jako dzieciak, tak? I to nie jest tak, że my tam od początku mieliśmy tam 7 latek i słaby ten Wojewódzki, seksistowski, nie? No wiadomo, że tak nie było, no bo tak, mamy 30 parę lat i zdajemy sobie sprawę z tego, że kiedyś były troszkę inne standardy, no nie? Natomiast i tam staramy się tego prezentyzmu jednak nie uprawiać, natomiast ja tam osobiście uważam, że jeśli, kurde, że niezależnie od tego, czy jest 2002, 2005 czy 2020 rok, żartowanie z czyjejś tuszy jest po prostu słabe, nie? I zawsze było słabe. Publiczne żartowanie z czyjejś tuszy, prywatne też oczywiście, ale on to robił publicznie jeszcze, co nie? Czasami albo z innych tam, nie wiem, cech fizycznych i tak dalej. No i to też nie jest tak, jak wiele osób stara się to przedstawiać, że no ale wtedy tak się żartowało. No nie. Tak żartowało kilka osób w mediach. I no, Kuba Wojewódzki był jedną z nich. No i to, że my dzisiaj do tego wracamy, no to jest trochę, wiesz, no, to zbiera burzę, jeśli można tak powiedzieć, tak? Tak, kto się je wiatr, ten zbiera burzę. To piękne słowo. Co powiedziałeś? To Woody Allen. To Woody Allen, no oczywiście. Wiesz co, można być obojętnym, jeżeli chodzi o niechęć, sympatię i obojętność wobec postaci, które generują bezbarwne treści albo ich nie generują zupełnie, nie? A tu nie mamy do czynienia z takimi, więc wydaje mi się, że po prostu w naturalny sposób musisz zająć jakieś stanowisko. No nie jest to nijakie w przypadku obu panów. No jeśli chodzi o te książki Lisa, no to on był nudny jak cholera momentami, nie? To po prostu jakieś takie kasztany wydrukowane, natomiast... Jak szła ta okładka z Newsweeka, jak on miał być prezydentem, muszę się zastanowić. Jest w książce nawet, nie? Chociaż nie jest to najlepsza okładka z tamtych czasów. Miller, reaktywacja polityka. Ale to potrzebowałbym tych potoż mi te okulary. Proszę bardzo. Te szybkie. Proszę uprzejmie. Żeby szybko to sprawdził. Wyobraźcie sobie, że jestem... Wyobraźcie sobie mnie jako Leszka Millera. Dla tych, co słuchają, no to musicie włączyć na chwilę wideo. Nie? Jezu, wyglądasz w nich jak Rado Radosny z dwóch sławów. Na maksa. A no, trochę jesteś, nie? Podobny, no. Bo też masz włosy jeszcze dłuższe tutaj trochę. No. Dobra, jakby... Ej, dużo, o co chodziło? Dużo się dzieje. Wziąłem dwie czerwone pigułki, prawda? Od pewnego typa w klubie. Nura Fenik. O co chodziło w międzyczasie? O co chodziło z Sita? W sensie, pamiętacie Sita? Znaczy, no, to mamy nauka języków. Ja mam takie okulary, z których ludzie na Instagramie, jak wrzucam w nich z foty, to się śmieją, że wyglądają identycznie jak te Sity. A to była ściema w chuj? Ja nie znam nikogo, to jest kto by to miał. To ja powiedziałem właśnie. Nie znam nikogo, kto by to miał. No właśnie nie wiem, jaka była skuteczność, nie, tej metody. Moja babcia w ogóle uważała, że zna 12 języków, bo znała dzień dobry faktycznie w 12 językach. Nie? No mówiła, że jak papież, nie? Naprawdę. Nie? Świetnie, znajdę Poliglot. Tej strony, ale jest w książce faktycznie okładka Newsweeka bodaj z Tomaszem Lisem z tytułem chyba duże zaskoczenie, muszę się zastanowić. Muszę się zastanowić, tak. Czyli tu chodzi o kandydowanie na prezydenta RP, tak. A takiego pięknego prezydenta moglibyśmy mieć. Matko no Boska. To prawda, teraz myślmy. No, ale młody Aleksander Kwaśniewski, no nie wiem. Nie, no to inna uroda, mniej szlachetna jednak. Nie, no. Nie, zdecydowanie. Za dużo wschodu, za mało zachodu. Lista jest jednak twarz taka z Kentucky. O, nie. Mateusz, do ciebie mam pytanie. Słucham. To jest w ogóle półgębkiem usłyszałem w którymś odcinku. Nie pamiętam niestety, w którym, już tego nie odszukałem, ale pamiętam, że padło. Miałeś jakieś wąty do Craiga Fergusona. No. O chuj ci chodziło. No i co? O co ci chodziło? Dlaczego? Ej, kurwa, słuchaj, nie? No. Dobra. O co ci poszło, co? Nie, wiesz co? No. Lubiłem... Przestań! Fanboy. Wiesz co, lubiłem... Tak, jestem fanboyem. Lubiłem Craiga, to znaczy mówię lubiłem, bo ja też tego nie śledzę, on potem przestał być... Ja nigdy nie pamiętam, kto jest prowadzącym w czym, bo one wszystkie mają ten sam tytuł, nie? Ale to jest mój ulubiony, Ferguson, ten, co powiedziałeś. To, tak, no to ja też taki faktycznie jakiś taki sympatyczny. Natomiast no tam było bardzo dużo smalcówy, wiesz, no tak jakby się czepialiśmy tego Wojewódzkiego, który tam obmacuje
te jakieś gościnie, poprawność polityczna, gościnie, kurwa. Mm-hmm. Tak samo jak mówiliśmy, też Jagielski po prostu zaglądał, na, przynajmniej werbalnie w majtki w tych wieczorach, czy tam w tym wywiadzie. Wieczór z Jagielskim i wieczór z wampirem, tak? I wywiad z wampirem wcześniej ten. Prawda, kino. Natomiast no, u Fergusona to idzie bardzo mocno. To znaczy ten typ, no? Wiadomo, że tam jest też grany freudowski żart z tym, z tą fajką, tak, nie? Tak. Z tym, że on jest psychoterapeutą, ale u niego jest jakaś taka faktycznie gruba fiksacja. Znaczy on w towarzystwie atrakcyjnej kobiety, aha, nie jest w stanie, nawet jeżeli to nie jest wzwód w sensie ścisłym, że tak powiem, no to jest to pewien rodzaj wzwiedzenia. Mhm. Most wzwodzony i no i za dużo, jakby za dużo, okay, tamtego jest strasznie śliski, właśnie, nie? Strasznie smalec. Bo, no? Ja z kolei zawsze na to patrzyłem, mając absolutne przekonanie, że to jest konwencja, w którą te panie siedzące obok niego idą. Widzisz? Jakby też to jest mój ogląd, jasne, na to, ale jasne, też musiałbym, wiesz, znowu pewnie oczami Anno Domini 2023 na to popatrzeć i zobaczyć, czy faktycznie bywały odcinki, w których jakaś pani na dany żart reagowała tak, że no może jednak nie. No, no. Czy wiesz, jakby czego było więcej. Znaczy to, jasne, wiadomo, że to jest that's like your opinion, man. Także, wiesz, ale może tak you być. You do not fuck with the Jesus. Tak. No, jakby wyobrażam sobie, że część pań to kupuje i w ogóle spoko, ale to jest trochę tak jak z tym wojewódzkim, bo widzimy, że te osoby są czasami speszone, jakby nie zawsze, okay, niektóre panie w to idą, ale pamiętajmy, że i też o tym mówimy w odcinkach, więc sorry, że się powtarzam, pamiętajmy, że jakiś taki opór, czy jakieś takie odrzucenie tego typu żartów, konwencji, ono może skutkować tym, że zostaniesz uznana w tym wypadku za zołzę, nie umiesz się bawić, jesteś spięta, okay, i tak dalej. W tym wszystkim jest ryzyko. Wrzucasz taką osobę w taką sytuację na planie, tak, w studiu. Jesteś w obiektywie i tak naprawdę nie wiesz, nie? I jednak każdy taki występ w przypadku gościa, no właśnie, popularnego jak Craig Ferguson, on sugeruje, że to jest generalnie przyjęty model interakcji z kobietą i że to jest spoko, nie? Mhm. To takie i to wszystko. Mhm. I u niego jest naprawdę bardzo dużo. To się opierało. Są kompilacje i one są dosyć długie. Tak, pewne jego tam zachowanie, tak w ogóle spoko, bardzo zabawny, wiesz, też wzbudza moją sympatię. Mhm. Natomiast ten aspekt jego działalności dosyć istotny, jeśli chodzi o jego karierę, mi się tak średnio podobał. No, więc jest kilka powodów, więc to też nie jest tak, że ja nie umiem się bawić, albo że nigdy po prostu w życiu nie flirtowałem, że ja tu właściwie... Już powiedziałeś, jaki był twój sposób na flirt. No oczywiście. No, wszystkie kawałki. Jeden z wielu, słuchaj, ale... ale... Drugi o Stachurskim było, nie? Coś tam, jakiś pick-up line. Tak. To był tekst w ogóle z pierwszej płyty Stachurskiego. Posiedźmy tutaj godzinę. Jeżeli nie będziesz przekonana po tym... To już nie wiem, co mam zrobić. Jeśli to nie jest harassment, to ja nie wiem, czym to jest miesz obosieczny, no. Okej. Okay. No dobrze. Czy z perspektywy dzisiejszego czasu, bieżącego parlamentu naszego urzędującego, czy możemy powiedzieć, że Michał Kołodziejczak jest nowym Andrzejem Lepperem? Nie. Znaczy, Szybko. Absolutnie nie. No, droga Andrzeja Leppera jest w ogóle nieporównywalna do drogi Michała. Ja wiem, że on tam imbi i tam jeździ po tych jakichś Carrefourach i tak dalej i tam wywraca jakieś ziemniaki. Nie wiem, czy wywracał ziemniaki, ale nawet robi jakieś inby, tak mlawi na Facebooku, że zobaczcie tutaj ceny, tam są ziemniaki z tam Mołdawii, a nie nasze, nie? Więc wiadomo, że robi takie rzeczy, ale tu nie da się porównać z działalnością, to momentami, kurde, przestępczą, tak? Andrzeja Leppera w zasadzie. I ja wiem, że on jest dzisiaj bardzo romantyzowany. O, ostatni prawdziwy taki patriota i tak zobaczcie, dalej. Zobaczcie, jak przewidział, co się stanie. Są te kompilacje też na YouTubie, tak? Tak, no... Znaczy, ja jestem z tej szkoły myślenia Antoniego Dudka, no ale wiadomo, że tam nie tylko on tak uważa, że on popełni samobójstwo, tak? I jakby to samobójstwo wynikało również z faktu, że był mocno zadłużony, tak? Że posypała mu się kompletnie kariera polityczna. Tam już nie było czego zbierać z tej kariery, tak? I z tej samoobrony. Więc nie da się tego porównać zupełnie. Przypominam, że ludzie Andrzeja Leppera kiedyś wywlekli w ogóle faceta z niepełnosprawnością chyba z urzędu miejskiego tam i go wsadzili na taczki i go tam wozili w ogóle. Znaczy chcieli go przewieźć go kilka metrów czy kilkadziesiąt. Że Andrzej Lepper kiedyś brał udział w jakiejś takiej inbie, w której prawdopodobnie to nie był jedyny raz, gdzie tam w zasadzie było jakieś
pobicie też, tam szarpanina była, wchodziła w grę, że Andrzej Lepper no, rzucał bardzo wieloma insynuacjami, które nigdy nie były potwierdzone. Mhm. I wiadomo, że z nich się dzisiaj tworzy bardzo sprawne te kompilacje. O, zobaczcie, ostatni co powiedział prawdę o Tusku i Kaczyńskim, nie? No ale jakby jak przychodziło co do czego, to nie był w stanie tego udowodnić zupełnie, części tych swoich stwierdzeń, tak? Więc nie, no Michał Kołodziejczak to jest może Lepper 2.0 w tym znaczeniu, że no też jest jakimś takim głosem ludu, no ale biorąc pod uwagę to, że skumał się teraz z Platformą Obywatelską, czy z Koalicją Obywatelską, to nie będziesz po prostu... Zmiękczy przekaz. No tak, znaczy nie będziesz antysystemowcem, tak samo jak Andrzej Lepper już nie był antysystemowcem, kiedy wszedł w koalicję z PiS-em, nie? Tak, tak. No a wcześniej bardzo dobrze z Leszkiem Millerem do pewnego momentu żył w ogóle w tej kadencji 2001-2005. Bo Leszek startował z list samoobrony. A nie, to już później tam, oczywiście, tak. No właśnie, bo my chyba wspomnieliśmy raz w odcinku, że Miller był w samoobronie, on startował z list samoobrony, tak. To nie to samo, ale jakby wiecie, no, ale... czujecie wiatr historii, tak? Czujecie wiatr. Ale wydaje mi się, a propos Kołodziejczaka, krawaty, no. Że już teraz tak, że już teraz każdy polityk, działacz, który się wypowiada w dosyć taki żywiołowy sposób w interesie rolników, tak, nieważne jakie były prawdziwe intencje Leppera, czy coś tam, jakby nie rozkminiam tego, każdy już będzie porównywany do Andrzeja Leppera, nie? No bo to jest taka klisza, to jest świetne w ogóle, no troszkę ułatwi pracę paru dziennikarzom, bo na pewno parę osób się na to rzuci, żeby z tego zrobić świetny tytuł, nie? I oczywiście on jest gówniany, to jest gówniane dziennikarstwo, ale gdzieś tam takie praktyczne i przydatne. Nie, no tak, tak jak wspomniałeś, no samoobrona była właściwie zorganizowaną grupą przestępczą, nie? Banda po prostu ludzi z wyrokami i takich w ogóle solidnych zarobasów. Wydaje mi się, że to pada u nas w książce, nie? Że jak się patrzyło na te sprawozdania, jak to się nazywa, to sprawozdanie finansowe posła na jakiś taki glejt dla narodu. Orzeczenie finansowe, tak, że samoobrona była jednak przez jakiś czas najbogatszą, nie? Partią. Nie, to zupełnie inny vibe. Czy w takim razie antysystemowców prawdziwych już nie ma? Kurde, no jak już zgasili Pawła Kukiza, to nie wiem. No właśnie. Od momentu startu Pawła, a który, zaraz, on ostatnio powiedział, że on chyba nie będzie w PiS-ie, nie? On już się dostał z list PiS-u i powiedział, że się chyba wypisze. A, wiesz co, jak tam sobie pan Paweł chce? To znaczy, ja nie mówię tego jako osoba... No i pan Paweł. No i pan Paweł. Z 1,50 m. Tak, tak, ała. No i widzisz, no, to było ała kurwa rzeczywiście, nie? To jest to zderzenie z realnym, co się wydarzyło. Ja nie jestem oczywiście zawiedziony Pawłem Kukizem, bo nie miałem żadnych oczekiwań, więc najlepiej. Natomiast... No, ale nie byłeś też w okręgu, gdzie mogłeś na niego głosować. No chyba, nie, no ale wiesz, no ludzie mają nadzieje rozmaite. Uprawiałeś turystykę wyborczą tylko po to, żeby na Pawła oddać głos. I co mogłem... Jezu, jeżeli ktoś to zrobił, niech napisze do mnie mail, proszę. Nie wiem, że sobie jakby srał to pies tak naprawdę. Ja to już nie mówię o samym panu Pawle, czy o jego tam ludziach z tego K15. No, miałem jakieś tam okazje głosować na te listy, nie głosowałem. Znaczy nie, mnie to w ogóle nie interesowało, bo mnie nie kręci. Znaczy, antysystemowość jest sexy, jak masz 16 lat, nie? W sensie, jakby żyjesz w ustroju takim, a nie innym i tak dalej, gdzie jest ten system wyborczy taki, a nie inny i system blablabla. I ta demokracja może nie jest jakaś taka super stara, ale już mój ulubiony taka... twój argument. Tak, to jakby to zamyka mordę. 10 stron później. Tak. No bo wiesz, to jest takie fast forward. Tak, no bo wiemy o co chodzi. A tak, właśnie, że to jest w ogóle piękne. Przepraszam, że ci wejdę. No. To jest piękne, bo ty robisz, jest na to pewnie polskie słowo, fonifikujesz przewijanie taśmy, nie? Dokładnie, tak. Tak, tak samo też jest w audiobooku. Żartuję, nie czytamy audiobooka, natomiast, no nie, no antysystemowość to jest takie, wiesz, tak jak z anarchizmem, nie? Jakby fajnie sobie zrobić to A na plecaku, nie? Jak jesteś w drugiej gimnazjum, tylko kurwa, co to w ogóle znaczy? Jakby nie ma to żadnego znaczenia, jest to niefunkcjonalne, nie ma to żadnego przełożenia i tych antysystemowców, bo mówisz o tym, tak od tego się zaczęło, czy jeszcze czy są jacyś, tak, to Maryla Rodowicz będzie śpiewać o tym piosenkę, dziś prawdziwych, ale... Ona znała Fidela Castro, więc wiesz. Ale, no i to nie był antysystemowiec, to był państwowiec. Wracając do tej lewicowości. Ich będzie jeszcze wielu, wiesz, no bo to jest jakiś taki refren, to raz na jakiś czas robi wrażenie. Zresztą no to gadanie o wywracaniu stolika jakieś konwiarskie i tak dalej, ono też się jakby wpisuje w tę narrację, że jesteśmy tutaj absolutnym nowum i my nie godzimy się na to, w jaki sposób to jest ułożone, więc jakby najpierw dajcie nam szansę i tak dalej. Więc będzie jeszcze mnóstwo takich osób, one zawsze będą miały wzięcie. To nie jest tak, że jak się Kukiz skomplikuje,
skompromitował, zawiódł jakichś tam wyborców licznych w pewnym czasie, no to już nie wiem, już drugi raz się nie damy na to nabrać. Kurwa, damy się na to nabrać jeszcze masę razy. Znaczy, też pytanie, kim jest antysystemowiec, tak? Znaczy, jak wiemy dzisiaj z wywiadu z Korwinem, znaczy Korwin twierdzi, że Konfederacja przygotowywała się do przedwyborcza, do koalicji z PiS-em, gdyby arytmetyka im wyszła odpowiednia i gdyby się okazało, że mają więcej niż 230. O, nie słyszałem tego, naprawdę? Jest tak, no był wywiad z Korwinem, który już tam teraz po prostu się otworzył zupełnie i panie Januszu, lecimy dalej z tym. Bardzo prosimy. Natomiast, no nie wiem, czy antysystemowiec to jest właśnie ten Korwin, Czyli, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, żeby tylko to doprecyzować, czyli już Konfederacja pod rządami Mencena. Znaczy no teraz, ugadywali się, no trwały rozmowy, tak? Znaczy, no, czyli rozmowy już pod rządami Mencena, nie Korwina, czyli że nie Korwin dopinał ten deal ewentualny. Nie, znaczy po prostu wiadomo było w partii, tak? Pewnie tam, no, w tych, on jest tym, nie wiem, tam liderem, seniorem, czy jak to się tam nazywa, tak? W tej partii. Natomiast, no właśnie to pytanie, no czy antysystemowcem jest gościu taki jak Korwin, który tam pierdoli głupoty o tam lekkiej pedofilii, tak? I że lepsza niż coś tam. No czy nie wiem, czy już partia Razem, która na przykład mówi, że jebać deweloperów, w skrócie, to jest skrót programu Razem, jebać deweloperów, jebać fliperów i w ogóle budujmy mieszkania, wiesz, socjalne, tak? Jako państwo. No to też jest antysystemowe, dlatego że to jest przeciwko temu, co funkcjonuje dzisiaj, tak? I co miałoby być może naprawić kryzys mieszkaniowy, który daje się we znaki. No już być może nam mniej, mówię tak ten, ale nie wiem. Dlaczego nam mniej? No w sensie, dobra, no, nie, no nam mniej, żeby dzieciakom, studentom, którzy przyjeżdżają do wielkiego miasta, tak, i nagle się okazuje, że muszą płacić cztery kloce za czynsz. Niektórzy i w ogóle tam... nie idą na studia, widzieliście to pewnie, nie? Tak, no, więc w tym znaczeniu nam mniej, nie? W sensie, że jeśli byłbym, akurat byłem uprzywilejowany o tyle, że mieszkałem obok Warszawy, więc mogłem studiować w Warszawie i tak dalej, ale gdybym miał dzisiaj pochodzić z Raciborza i mieć taką ambicję, żeby studiować gdzieś w Warszawie, no, i mieć niezamożnych rodziców na przykład, no to mogłoby być różnie z moim wykształceniem, nie? Więc w tym znaczeniu ten, nie? Więc no, zależy jak definiujesz antysystemowość, nie? No tak z perspektywy tych 90s'ów i tych kwiatków, które właśnie opisywaliście, nie? Że właśnie Andrzej Lepper jako przykład tego antysystemowca ultimatywnego, wręcz z tym zaciągiem półświatka. No ale przez wielu odbieranego jako potencjalny mesjasz dla polskiej ziemi, no i ten krawat jeszcze dodawał mu, prawda, animuszu podczas kroczenia po polskiej ziemi. Znaczy to, w ogóle ta antysystemowość jako hasło to już jest Ja myślę, lampka, że tego potrzebujemy, nie? Trochę. Że to powinno, wiesz, no pewnie niektórzy potrzebują tego typu nowej energii, ale jak na to spojrzysz, wszyscy ci od wywracania stolików, którzy przychodzą z taką opowieścią, że te opasłe mordy tutaj, najpierw, że od 10, od 30 lat, to wszystko, to ten beton, jakby zawsze tutaj jest jakaś historia, no właśnie, samoobrona jakby w cholerę kryminalistów. Paweł Kukiz, który był bardzo w ogóle propsowany przez Kubę Wojewódzkiemu, poniekąd robił tam kampanijną sprawę, bo to chwilę przed wyborami. Absolutnie, on udzielił po prostu bardzo popularny showman, udziela poparcia Kukizowi. Co się stało chwilę później ludzie Kukiza oprowadzali, kurwa, Forza Nuova, czyli po prostu faszystowską organizację, czy neofaszystowską włoską organizację po polskim Sejmie, nie? I pamiętam, że to mnie dosyć solidnie... A, czy nie mówisz nawet o marszu 11 listopada, nie, tylko wcześniej? Oni byli w budynku i jakby, no spoko, tutaj mamy takie, ale to naprawdę to jest jakby grube... No to jakby Forza Nuova to jest neofaszystowska organizacja. To mnie, pamiętam, że dosyć solidnie wkurwiło, nie mając oczekiwań wobec tego ugrupowania, czy cokolwiek to było na początku, ruchu takiego obywatelskiego, bo to było gadanie, że to przecież nie jest kolejna partia, co też jest charakterystyczne dla tych antysystemów, co nie jest kolejna partia, nie? To nie jest grupa tych opasłych mord. Zawsze za tym się kryje jakiś syf, jakieś bagno. O Konfie nie trzeba mówić nawet, nie? No bo wiemy. Jebać Konfederację. Tak bym powiedział. Możesz dać to na gdzieś tam. Nie, na tytuł nie dam, bo to... Tymu tu już nie podpowiada, nie? Albo daj jakiegoś Udego Alena. Udego Alena wydał na tytuł i tak będzie. Piękny rozdział. Bardzo mi się przynajmniej podobał i przypadł mi do gustu o CKOD. Jest. Bo przypomniał mi ten tekst Wandachowicza Generacja Nic i fajnie w ogóle to jest spięte klamrą o tym, że no, rewolucja tym tytułem, jeżeli dobrze pamiętam, tytułem dokumentu o CKOD, że rewolucja się nie udała, tak?
Książka, wiesz, była, książka Reinerowicza, okay. Także jak to było, nie będzie rewolucji, tu nie będzie rewolucji, cholera, już znajdę, cytujemy już, ją, znajdę, już, nie mam problemu. No, wie, nie 130, mają państwo chwilkę, może to myśl tutaj. No przecież, ale państwo mają chwilkę. Myśmy to skończyli pisać 17 lat temu, więc to, no, po pierwsze, tak, dawniej, tak, był pierwsze, długi. Czemu wy tego nie pamiętacie? A po drugie, ja mam to przed sobą. Jest 137 i to się skończyło. Kazimierz Majdanowicz, nie będzie żadnej, rewolucji. Tak, mhm, jest, tak, tak, tak. I pięknie jest to rozdział, który poza CKOD i poza ich historią streszczoną nieco, dał mi do myślenia właśnie na temat tego pokolenia dzisiaj, znaczy ludzi młodszych niż my i tych rewolucjonistów potencjalnych, takich popkulturowych, mm-hmm, których oni, mm-hmm, mają, no nie? Mm-hmm. Czy w ogóle coś takiego istnieje? I czy wy coś takiego obserwujecie? Czy to bardziej już jest no właśnie, już nie nasze, nie mamy takiego, czy młodzi ludzie mają swojego CKOD? Mm. Czy zauważacie coś takiego? No bo to, że Cool Kids of Death jako zespół, który miał zrewolucjonizować, a robił to przez felietony w Gazecie Wyborczej, tak, i potem granie na męskim graniu po latach, mm-hmm. Znaczy, ja ich i tak kocham i jakby nie jestem w stanie wyrwać ich z serduszka, bo mi się ich dobrze słuchało. Wracają, mi się ich dobrze po prostu słuchało. Mm. Ale zgadzam się, że to jest faktycznie rewolucja, która zatrzymała się w pół kroku. Mm-hmm. To czy w ogóle w przypadku na przykład młodszych osób, które, nie wiem, patrzą na Gretę Thunberg i myślą sobie, tak, to jest ten kierunek, który powinniśmy obrać i może to jest ta rewolucja, za którą staniemy. Mm-hmm. Czy to jest coś, co wam rezonuje w ogóle jako rzecz podobna? Mm-hmm. Tą Gretę Thunberg tak trochę z czapy wziąłem, no ale... Tak, bo ty jeszcze wspomniałeś chyba, albo mi się wydawał, może, mm-hmm, może to we mnie, ale że czy mają też takich muzycznych, powiedzmy... Nie, bardziej światopoglądowych. A, światopoglądowych. To wymyśliłem to kompletnie, dobra, tak, spoko. No bo CKOD tak patrzyłem, no jednak światopoglądowo, nie? No tak, no zdecydowanie, no, tak. No tak, ale była też ta baza muzyczna, która niesie przekaz. Tak. Oczywiście. Nienawidzę słowa przekaz, no ale jednak przez to jest to dobry bardziej przekaz atrakcyjne. Leci. Wiesz co, ja myślę, że... W ogóle bardziej skuteczna jest, no to nie będzie jakieś też najbardziej rock'n'rollowe czy sexy, ale bardziej skuteczna jest edukacja niż jakiś taki gest w tym momencie, mm-hmm, niż taki gest, no zasadzie robimy to, rozpierniczymy to. On się bardzo mocno zużył. Jakby ten fragment o CKOD, o ile dobrze pamiętam, ma tytuł Bunt z Gazety Wyborczej i to jest troszkę tak właśnie, tak, wydaje mi się, że dobrze pamiętam i to jest najbardziej intelektualny fragment w tej książce, bo tam jest cytat z Marka Fischera, tak, z realizmu kapitalistycznego. Tak, pamiętam, że jak zacząłem to czytać, to było takie, co? Tak. I to jest, okazało się, że to się bardzo, bardzo mocno łączy, bo jednak żyjemy w takiej narracji, która jest wielką czapą i ona też wchłonęła w ogóle gest buntu takiego antykapitalistycznego, czy nie tylko. Mhm. Czyli w pewnym sensie kapitalizm zassał rewolucyjność jako ideę, gest, pewien model zachowań. Czyli nawet jeżeli się buntujesz przeciwko kapitalizmowi, taki, mhm, właśnie efektowny sposób, to jesteś częścią pewnych mód, monetyzujesz, było mnóstwo, nie? Tak. No Nirvana jest tym właśnie takim zespołem niemożliwego buntu. Na przykład ta Nirvana, mhm, z dzieciakami, które wariują w sali gimnastycznej, ale to leci w MTV, to leci w totalnej rotacji. Small Sacks in Spirit, wiadomo, teledysk i wtedy taki największy już boom, jeśli chodzi o Nirwanę, więc kurde, no, trudno mi się wypowiadać w imieniu współczesnej młodzieży, bo niestety nie należy do niej już, znaczy niestety czy stety, natomiast wydaje mi się, że to będzie bardziej skuteczne, bo jest jednak bardziej długofalowe, nie? Że to jakieś takie właśnie strzały, że rozwalimy to, to jest nowa siła. No to się kończy właśnie. Albo historia uczy, że to się tak kończy. Albo nie? Tak, albo czymś, jakimś takim właśnie też stępieniem charakteru i w końcu trafiasz do Platformy Obywatelskiej, jakieś takie rzeczy. Nie? Ej, no. Szczyt marzeń dla kogoś jest jakimś w ogóle pośrednim przystankiem tylko dla ja ciebie. Rozumiem, jesteś okropny. Kategoria atrakcyjności to rozważam i też jakby temperaturę, nie? Jakby dla mnie PO jest partią zawsze średnich temperatur, absolutnie, nie? I niektórym to pasuje oczywiście. Niektórzy uważają, że Donald Tusk to hotowa. Że jest hot, tak? Znam takie osoby, tak. Znam, ja też znam takie matki. W twojej okolicy. Znam też osoby metrykalnie, no zakładam, że nasze mamy też są w podobnym wieku, no dużo młodsze. Jeśli chodzi że ma taki po prostu granddaddy urok. A to już chyba Rafał Trzaskowski to bardziej wpada. To już w ogóle nie. Tak? A ile masz 40 parę lat? Nie, Rafał Trzaskowski, daddy, a to jest granddaddy, nie? A że be my granddaddy. A jest granddaddy w sensie...
Że co, że sexy i granddaddy? Nie wiem, ja tego ze względów tam zainteresowań aż tak nie śledzę, ale, ale koleżanki tam w, sensie, w okolicach Juwek, tam które 30. miejsce w tabeli to wiesz, ale czy granddaddy Tusk to już cię nie interesuje? Ale tak, mogę, fajnie. Mogę załatwić informację. Zapytam pytam dla koleżanki. No. Spoko, dobrze, w porządku, okej. Okay. Niech no zerknę w notatki, o co was jeszcze chciałem zapytać. To nie jest tak, że tutaj ja wszystko pamiętam, ja nie mam aż tak dobrej pamięci. Ja muszę sobie coraz gorzej jest, nie? U mnie z pamięcią? No. Ja miałem trzeci raz COVID niedawno, stary. I, o, fan. I, a teraz masz? Nie, spokojnie. Dobrze. Nie, tak dwa miesiące temu. Tak. A co, o czemu pytasz? Nie, tak, jak zaczął tak, tak. Jakoś nie czuję smaku ostatnio, nie wiem, czy macie to? Tak. Mam właśnie 78 stopni gorączki. Nie, miałem coś COVID niedawno i poczułem mgłę covidową chyba najbardziej. W sensie mogę powiedzieć, że nie pamiętam może tej pierwszej, co jest zabawne, bo może pierwszym razem miałem też ogromną. Mm-hmm. Ale przy tym COVID-zie realnie poczułem, że przez dwa tygodnie, znaczy przez pierwsze cztery dni, a równocześnie oczywiście z żoną chorowaliśmy, obviously, ja ją zaraziłem, jak super w ogóle, nie? Że razem po prostu smarkaliśmy na siebie. Ale mieliśmy taki problem gruby przez cztery dni ze złożeniem zdania, nie? W sensie, żeby powiedzieć coś, że mówię coś do niej prostego, coś sobie, wiesz, idę tu zrobić to. I jak zaczynałem mówić, to już nie pamiętałem, o czym kończę, nie? I to się utrzymywało parę tygodni, nie? Więc czy ja jestem tak doleczony z tej mgły? To wydaje mi się, że jeszcze nie. Że long term COVID issues trochę jeszcze no, nie wiszą niestety. Będziemy wszyscy świetnymi starcami dla młodszych pokoleń, a może nie? Po prostu jak przeżyjemy 50 lat. A może po prostu nie jestem lotny i chuj, nie? To jest mój program, ja pierdolę, że nie jest idealnie. Siema, co tam? Trzymajcie się. Ale coś tutaj zaraz, dajcie mi chwilę popatrzeć. O! Widzicie, takie sobie pytanie wynotowałem wcześniej. Znowu. Ja wiem, że tutaj będę robił takie przeskoki z tych lat 90., 2000 do czasów bieżących, ale jakoś tak, taką narrację przybrałem. Co myślicie? Taka zagadka, prawda, w ogóle? Myślowa. Panie na siebie. Cytując pana Artura oczywiście. Wyobraźmy sobie, taka trochę symulacja. Czy za 10 lat na przykład jest szansa, że o najnowszych, z perspektywy dzisiejszych, obecnych czasów, wykwitach artystycznych, na przykład maty, będziemy myśleć podobnie jak o hip-hopolo? Nie, wydaje mi się, że nie. Znaczy, Mata jest w ogóle solidnym raperem, tak w ogóle. I jest gościem, który ma słuch absolutnie, więc tutaj jakieś takie zarzuty dziadów w naszym wieku i starszych, że kiedyś był hip-hop, był Fusznik i nie wiem, który jeszcze tam, jakiś zajebisty taki raper, Fusznik, który ledwo dukał, nie? Koraz. Sorry, nie? Znaczy, tego Fusznika się trochę uczepiłem parę razy tam, wspominałem, ale to jest, przepraszam, no, być może jest miły gość, ale rapowo straszny kasztan. Tylko po prostu słuchaliśmy, bo to jest jeden z tych gości, który po prostu był kolegą Sokoła i Sokół jest tym... Sokół był talentowanym kolegą, Pono też bardzo fajny raper, było tam ich kilku w tej ekipie i był Fusznik i paru innych, no. To przepraszam, no ale tak jest. No więc nie, więc Mata nie jest absolutnie takim, takim przypadkiem moim zdaniem, natomiast no, sądzę, że będziemy się trochę śmiali z tego faktu, że jakiś dzieciak 20 lat temu rapujący propowiadał, że będzie 2040 prezydentem, nie? To z tego będziemy się nabijali moim zdaniem, nie? Wrócimy do tego. Czyli zakładasz, że nie ma szans, żeby został? Zakładam, że nie wiem, co tam u niego się dzieje teraz, ale biorąc pod uwagę niektóre wypowiedzi publiczne, nie wiem, no. Wydaje mi się, że są niewielkie szanse. Tak bym powiedział. Tak. No, ja myślę, że to by był taki, no to by był turbolipkowy, a propos lipków, to by był turbolipkowy, to byłby mechalibek, nie? I jeszcze ojciec jako szef kampanii, jakoś tak o, to Jezu, widzę, tak. Nie? Więc myślę, że nie. A jeśli w ogóle bardzo, mówię nieironicznie, bardzo podoba mi się ten format rozmowy, że coś tam, Andrzej Leper, a wy myślicie, że muzyka Maty za 10 lat to... Stary, no jakby o to witam, chodzi, tak. Witam w moim programie, o to tak. Chodzi, tak. Tutaj nie, jakby... Tak. Nie, wiesz co, w ogóle hip-hop jest w zupełnie innym punkcie, to znaczy w zupełnie innej relacji z głównym nurtem i jego muzyka Maty jest w innej relacji z dominującym, powiedzmy, nurtem w hip-hopie niż wtedy hip-hop. Nie, zupełnie nie. Myślę, że to jest postać, która będzie wkurwiać niektórych, bo to jest turbopopularna postać, nie? No jeśli chodzi o rapsy, też nie wszyscy kochają Taco, też nie wszyscy kochają Quebo i tak dalej. To są wszystko inni raperzy, nie? Jakby, ale generalnie wierchuszka popularnościowa przez długi czas. Więc nie, to bardziej mnie ciekawi, na ile się rzeczy
będą pokrywać patyną, na zasadzie taką szlachetną, że tam jakiś numer w rodzaju, jak to się nazywa? Kiss Cam, ten taki singiel. Z Leosią? Z Leosią i z Milowiczem też w teledysku, nie? Fajny bo tam uczy ich tańczyć pan Michał. No właśnie, czy to będzie, no czy za 10, czy za 15 lat, a moim zdaniem będzie, nie? Bo ja już byłem na paru imprezach domówkowych, takich właśnie dziadów jak my, że jak już jest pewien rodzaj nastroju i tak dalej, to wiesz, że aniele i tam suczki i jakby te wszystkie rzeczy, że generalnie hip-hopolo jest grane, tylko musisz być w bardzo rozrywkowym nastroju i musi być kilku tych starych dziadów, czy tam dziadówek. I myślę, że tutaj będzie podobnie, nie? Okay. I tyle. No. Nie, to ja też pytałem, bo może nie do końca jasno się wyraziłem. Mam wrażenie, że Mata po pierwszej płycie, a patrząc na tę ostatnią, to jeżeli chodzi o przekaz i ilość treści, no to się trochę skondensowało, delikatnie mówiąc, albo raczej zredukowało. I tak sobie zacząłem myśleć, czy... Ja wiem, że to jest gra, ja nie chcę być w ogóle złośliwy wobec Maty, nie? Tak by on sobie robi swoje rzeczy, niech sobie robi, broń Boże. Tylko zastanawiam się też, na ile coś, co się stało tak popularne jak rap w ciągu ostatnich lat i przepoczwarzało się i miało swoje różne odnogi, między innymi hip-hopolo, o którym piszecie kilkanaście lat temu, to też będzie miało swoje odnogi takie trywialne, które za kilka lat dopiero dostrzeżemy właśnie z tego lotu ptaka, nie? Że okej, okay, Jezu, to było faktycznie straszne, myśmy tego słuchali. To tak, ja wiem, to jest taka gra myślowa w przyszłość, no jak już stwierdziliśmy, nie istnieje przeszłość, jest tylko tu i teraz. I to też jest dosyć takie wątpliwe, czy to rzeczywiste. To jest bardzo wątpliwe, tak. Wydaje mi się, że dość niesamowite będzie dla naszych prawda, dzieci, wnuków i prawnucząt, że aż tyle osób szło na filmy Patryka Wegi, nie? To jest trochę jak dzisiaj patrzymy na box-office'y z lat 90. i widzimy, że te rzeczy od Żamojdy, te Młode Wilki jedna, druga, że to był jakiś taki wielki hicior. Jesteśmy w stanie przeanalizować to jakoś tam i stwierdzić, dlaczego to był taki hicior i dlaczego to było takie atrakcyjne wówczas dla tak dużej publiczności. Te rzeczy od Patryka Wegi, nie mówię o tych wczesnych, ale... Widzieliście w ogóle jego autobiografię, tą filmową? Ja w końcu widziałem, tylko już podzieloną na odcinki. To on co grał... Kilku ich grał. Zawierucha, ale ich pięciu tam grało. Tak, w ogóle. No co tam, ty. No tak, bo tam był gościu, który w ogóle grał tego, Patryka Wegę otyłego, tak? I był gościu, który grał... Czyli to nie był tylko Zawierucha. Okay. Nie. I ten gościu, co grał właśnie tamten, to on w ogóle nie był podobny do Zawieruchy, w ogóle był dużo wyższy. Więc na przykład jak on tam w stosunku do swojej żony tam, tej, to czasami był wyższy, czasami był niższy od niej, tak? Ten Wega filmowy. Niesamowite rzecz, to jest. No. To jest jakiś po prostu wspaniały tekst kultury szaleńca po prostu jakiegoś takiego zapatrzonego w siebie. Przykład, nie? Nie wiem, czy zrobili, na pewno każdy zrobił w liceum czy w gimnazjum jakąś taką trochę przypołową rzecz, która myślał wtedy, że jest taka cool, nie? A potem po latach myślisz, o Jezus Maria. No, na pewno. Nie? No to Patryk Wega, tak twierdzi przynajmniej w filmie o sobie, napisał podczas matury opowiadanie erotyczne zamiast wypracowania. I jest to pokazane właśnie, że tam siedzi ten młody Wega, którego gra Zawierucha, który ma 40 lat, tak? Siedzi i pisze to opowiadanie erotyczne, co nie coś tamten. I tak, i ten film absolutnie to romantyzuje, że zobaczcie, jaki byłem zajebisty. Kurde, widzisz? Nie? Niesamowity to jest. Ten film jest, ja miałem o nim pisać tekst, w końcu nie miałem czasu na to, ale być może jeszcze to zrobię, dlatego że do tego będziemy powracali jako do czegoś takiego, wiesz, bardzo, że to jest takie wręcz... Ale na to chyba nikt nie poszedł do kina. To już nie, tak. To jest zawstydzające absolutnie, tylko na to już faktycznie mało kto poszedł. Tak, nie? Już się mocno sprało. Ale Opus Magnum przed nami, wcześniejszy film o Putinie dopiero w przyszłym roku. Tak, nie, to są wielkie rzeczy. Nie, no to jest w ogóle... Zawierucha to też jest dziwna kariera, nie? Jakby to taka... Zawsze jak ktoś zagra 30 sekund w zagranicznym filmie, to jest w każdym Dzień Dobry TVN i w Pytaniu na Śniadanie. No i w wielu filmach. Ale po prostu tak, ale jesteś tam, jesteś tym Polańskim, no, grasz tyle, ile grasz, ale no hej, to jest fajna sprawa, tak, zagrasz u Tarantino, podejrzewam, dla aktora. Znaczy, dla mnie nie jestem aktorem, też by było fajną sprawą. I potem, kurwa, lądujesz, no to jest Turbo Kasztan, ta Niewidzialna Wojna, to jest, o Jezus, to naprawdę już przekracza. A to obaj widzieliście, intrygujące, oczywiście, tak. Oczywiście. A że co, czy obaj co? Widzieliście to. A czy tak, ja widziałem już podzielone na odcinki na tam Kanal Plus, na tej platformie, tak. Czuję się, że jakiś tekst kultury mnie ominął. Przepraszam. Totalnie, bardzo jestem niedoedukowany w tej. Do,
Dobra, towarzystwo, pięć osób zaprócz takich fajnych poczuć humoru własnym. Byłem przekonany, że jak zaczniesz... Bartek, byłem przekonany, że jak zacząłeś mówić pięć, to skończysz na pięć blantów, tylko potrzeba i jest okej. Okay. Jest zjadalne. Jest to do zrobienia też, a chociaż nie popieramy, absolutnie. Ale i odradzamy, wychowanie w przyszłości. Tak, natomiast tak, znaczy ja w ogóle widziałem chyba wszystkie filmy Wegi i one niektóre są trochę lepsze. One, no, jestem filmoznawcą, proszę pana, muszę znać te rzeczy. Jestem pod... Nie no, to okej. Tak, Bergman, Vega. No i niektóre są nawet trochę lepsze, nie wiem, one wiedzą, mają wszystkie podobne tytuły, więc ja sobie z tym nie radzę, że tam jest tam... Kobiety Mafii. Kobiety Mafii, one są troszkę bardziej takie kampowe w ogóle, więc ten. Natomiast... Natomiast... no, te rzeczy jego gangsterskie, późniejsze, one są robione dość bezmyślnie, mam wrażenie, i pisane na kolanie i tak dalej, i to się czasami... Nikt tego nie powiedział o nim wcześniej. Czasami jeszcze. Lepiej ogląda, nie? Mm-hmm. Znaczy nie, no bo jakby tam oprócz tego, że film jest zły czy dobry, tam są inne jeszcze tam te warstwy, nie? Mm-hmm. Natomiast Niewidzialna Wojna to jest faktycznie coś... Bardzo niedobre, no. Ja to na pewno do tego w ogóle wrócę, no nie? W sensie, ja to chcę obejrzeć jeszcze 2-3 razy, co nie? Byliśmy na tym w kinie i nie mogliśmy uwierzyć, nie? Jestem w ogóle ciekaw, ten film jest tak obłąkany, że on w ogóle wykorzystuje fragmenty tam Odysei Kosmicznej, Kubricka. Gwiezdnych Wojen. Idę o zakład, że Lucas Arts tam, czy nie Lucas Arts, tylko tam Lucas Film i tam Disney i tak dalej, i te wszystkie wytwórnie, nie wiedzą o tym, nie? I że to chyba nie działa na prawo celatu w ten sposób, że chyba nie możesz po prostu... Ale to co, on zrobił fragment jakiś... No, że tam, no, bo chodziło o to, że on jako chłopak oglądał po prostu Gwiezdne Wojny i to zrobiło na nim duże wrażenie, no nie? Okay. I tego rodzaju wspomnienia są w biopikach, powiedzmy, reżyserów, nie wiem, że ten, tylko wydaje mi się, że to jest copyrightowo wtedy ograne dobrze, jak Spielberg zrobił w okolicy Wegi swoją drogą, zrobił swój taki biopik, taki swój, nie swój, tam jest jego alter ego, ale wiadomo, że chodzi o niego, no to tam też są jakieś fragmenty, nie wiem, starych westernów czy coś. I że on to ogląda, tak? Że jak był ten Belfast, tak? To też jest biopik reżysera, też tam są fragmenty starych filmów i to jest ogarnięte. Natomiast jestem pewien, że Vega tego nie ogarnął, nie? Że tam, no co ty, że to byłby drugi budżet filmu, trzeba byłoby na to wydać, żeby... Albo brak zgody, po prostu Jedi, twardy, nie? Że jakby, nie, proszę pana, nie udzielamy panu zgody na wykorzystanie fragmentu. Pan prześle inne swoje filmy. Wie pan co? Nie. No. Myśleliśmy, że to inny Vega. Tak, że to ze Street Fightera. O Boże. A który aspekt tamtych lat opisywanych, czyli 99-2005, jest dla was ulubionym? W sensie już tak teraz nie mówię o rozdziałach i o tym, co pisaliście, ale to jakby z tamtych czasów w waszym prywatnym życiu. Mm-hmm. Co wspominacie najlepiej? I tutaj powinien cichutko lecieć kiskam w podkładzie. Tak, tak. Nie? No bo to są takie czasy. Czekaj, przypomniał mi się cytat z piosenki Włodiego, Jak Nowonarodzony. Czyli dla nas zabawa na koncercie, dla ciebie gnoju noc w internecie. Więc noc w internecie, pierwszą noc w internecie. Na modemie. Na modemie, tylko jakby cudzym w pracy, u mojej mamy w pracy. Podczas balu sylwestrowego, który był w tej pracy organizowany. Czy to był, no tam jeszcze tam kumpel, jakiś syn innej koleżanki tam mojej mamy z pracy i to jest właśnie Sylwester z 99 na 2000. Jakby nie wymyślam tego i to dla mnie był pierwsza posiadówa przed... pierwsza wizyta w sieci, prawda, międzynarodowej. No, co robiliście? No, to teraz już musisz zdradzić. Chociaż troszkę, wiesz już. Nic takiego, wiesz, czaty, jakieś tam czaty onetowe i udawanie innych osób, albo jebanie drużyn, których się nie lubi. I jakby szukasz kogoś z nikiem, który wskazuje na to, że albo że kibicuje drużynie, której nie lubisz, albo że kibicuje tej, której ty też kibicujesz i albo się łączymy i no dobra, tam jebać ten Inter, albo komuś po prostu wrzucasz i ktoś gnoju wam, no jakby to bezużyteczne, ale fascynujące. Boże, to było takie po drugiej stronie, no. To było Inter, takie to super spędzanie czasu, Boże, tak, tak. Tak, no. Czateria. No. Sydney Polak nagrał nawet piosenkę o tym, że ta, siedzimy, była taka piosenka tequila.pl bodajże, tak? Tak się to z tej płyty, tak. Sydney Polak. Tak, z tej pierwszej, takiej żółtej. Tak, no. Tak. Okay. I tam było tam właśnie o tym, że zapraszam kumpli, siedzimy u łyskaczek i dziewczyny, piszemy do dziewczyn, nie? Uh-huh. To się zastarzało interesująco. Nie, bo to nie jest nic złego, że siedzisz na czacie i piszesz do dziewczyn, no jakby no w sensie, dziewczyny też tam po coś są i piszesz na czacie erotycznym czy coś tam, co nie? No. Natomiast... No podawali prawdziwy wiek, miejmy nadzieję, nie? Jak pisali. Tak. Na pewno. No. Natomiast... Dla ciebie, Bartku. Nie, mógłbym wskazać jakieś takie rzeczy, które nie były obiektywnie super, jak na przykład, nie wiem, występ Polaków na Mistrzostwach Świata w Korei i Japonii, no bo to było
związane też z tymi emocjami, których już nikt nie zabierze, tak? Te oczekiwania na te mecze. Myśmy naprawdę na to czekali i się urywaliśmy z lekcji, bo te mecze były jakichś dziwnych albo te mecze były puszczane w świetlicach szkolnych, nie? Na telewizorze. U mnie tak było. Właśnie gadaliśmy z Oskarem. Tak samo jak skoki, jak były finały, jakieś skoki z Małyszem, to przyleciało, normalnie były przerwy, można było zobaczyć. To fragmenty. U mnie nie, akurat. Wydaje mi się, że Małysz się zdarzył w szkole. U mnie tylko Katacheta puszczał aferę Rywina w świetlicy w bibliotece i zajmował. Jak słyszał Disneya sobie obejrzeć, no to no, gówno, nie obejrzysz, tylko będziesz oglądał Zbigniewa Ziobrę, nie? Lepiej, że Katacheta uczył o aferach związanych z Rywinem, niż z innym kimś związanym z kościołem na przykład. Nie było takich narracji wtedy. Chciałem jakoś wyróżnić się na tle Mateusza, ale chyba też muszę wskazać tam internetowe rzeczy, tylko że u mnie bardziej giereczkowe, w sensie, że u mojego przyjaciela, do dzisiaj przyjaciela Sławka, który miał kilka komputerów w domu, była sieć LAN. Miał kilka komputerów. Tak. Ojciec dużo zarabiał. Był informatykiem, bardzo utalentowanym chyba, tak mi się wydaje przynajmniej. Przepraszam, jeśli Sławek, jeśli to jest nieprawda. Takiego kumpla mieć wtedy, nie? No i tak, tak, to było super, znaczy poza tym, że oczywiście Sławek jest wspaniałą osobą, z którą znam do dzisiaj, no to jeszcze przy okazji miał kilka kompów w domu. To nie była jego jedyna zaleta. To nie, absolutnie nie. Natomiast, no i tam ale wiesz, jednak więcej niż jeden joystick? No bo jak się zwykle przychodziło do kumpla, no to kumpel miał jeden joystick i trzeba się było zamienić, nie? Już ty już pograłeś, teraz daj mi, nie? Tak, ale miał kilka kompów, więc nie było tego problemu. I tak. Też tak, oczywiście, że były jakieś sytuacje typu ja chodzę, ty strzelasz i tak dalej, nie? Wiesz. Natomiast no faktycznie rozwój gier sieciowych, który wtedy nastąpił, robił ogromne wrażenie. Znaczy w ogóle, że jakby komputer służył do czegoś zupełnie innego, gry służyły do czegoś zupełnie innego. No i tam wtedy powstawały tytuły, które do dziś się albo utrzymują jakoś tam, jak Counter-Strike na przykład, w którego ludzie wciąż grają w te wersję 1.6 bodajże, w którą myśmy grali. No CS2 się dopiero pojawił de facto. Tak. No ale tam był jeszcze Source, tak dalej. Nieważne. Nerdowskie klimaty. Znaczy tematy, więc ten już... Dziewczyny, nie odchodźcie. Zostańcie. Słuchajcie, będzie o Simsach zaraz. Zostańcie do końca, co? Będzie o piłce. Tak. Natomiast, no nie wiem, wszystkie tam Aliens vs Predator, tak? Jakieś tego typu rzeczy. To było coś fantastycznego i spędzaliśmy grube noce na tym, na ogrywaniu tych rzeczy. Być może mnie to też uchroniło od spędzania wolnego czasu z używkami, które by mi zaszkodziły wtedy trochę mocniej, więc... A mieliście tą rozmowę z rodzicami, że możecie grać nocą, bo nocą jest tańszy prąd? Znaczy to był LAN, więc... Ale ja mówię teraz o prądzie. Że prąd? Prąd. Okay. Bo było coś takiego, jak, ja nie pamiętam dokładniej, czy to w sumie był mit, czy nie mit, ale ja pamiętam, że miałem dwa razy rozmowę i u siebie, i u kogoś w domu o tym, że właśnie możemy sobie grać, ale raczej właśnie nocą, bo jest taryfa nocna i prąd jest tańszy. A nie, czy nie jest aby tak, no bo że prąd, że są różne taryfy, to tak jest, ale czy aby tutaj ci nie chodzi o to, że telekomunikacja polska w pewnym momencie, no dawno, dawno temu wprowadziła tańszą taryfę, ale na połączenie internetowe od 22 do 6 bodajże. To mógł być net. I ten impuls tak zwany, no bo to szło impulsowo, tam co te 6 minut, coś tam. Tak, ten czas naliczania i tak dalej, więc można było surfować, można było surfować taniej w ten sposób, to po 10. Bo prąd to chyba tam srał pies, nie? Bo to aż tyle ja mam też wrażenie, nie że te pierwsze komputery właśnie pociągnęły tak, dużo. Tak, że ciągnęły PC-ty, no, miałem późno PC-ta. Kineskopowy monitor. Mhm. No to jest jak telewizor de facto, nie starego typu. One brały trochę prądu i mam wrażenie, że jednak... Podoba mi się, to dużo bierze. No stary, ja na 100% miałem tę rozmowę z rodzicami, bo mojego pierwszego kompa kupiłem za zebraną całą kasę z komunii, którą dostałem, tak? Mój najstarszy brat wziął te pieniądze i jakby kupił mi kompa 386, pierwszego używanego i to był pierwszy kombi. Pamiętam, że była taka rozmowa między mną i rodzicami, że no ale ile prądu to będzie brało, nie? Ile to bierze, jakby ile mogę sobie tutaj pozwolić na gier, żeby jednak nie okazało się. No, a potem minęło parę lat, miałem kolejnego kompa, pierwszy raz go podłączyłem do internetu i wiadomo, no, jak każdy przeszedłem przez etap, prawda, rachunku telefonicznego. Ewentualnie, ale w większości przypadków każdy miał ten przypał raz, nie? Bo ojciec nie dopuścił, kurwa, do drugiego razu. No. Ewentualnie twoi rodzice po prostu chcieli zapadać ci deprywację z tą na przykład i sprawdzić, co się wydarzy, jak mój syn będzie nie spał na przykład. No bo, tak? No bo u mnie było wręcz odwrotnie, tak prawdę powiedziawszy. W sensie, że to nie było tak, że rodzice mnie zachęcali do tego, ale raczej nie chcieli, żebym siedział po nocach przy kompie. Słusznie, co i tak się zdarzało jednak. No tak, oczywiście. No tak. Nocne granie.
Piękne rzeczy. Pamiętam jakieś takie oczekiwanie, bo wydawało mi się, że się połączyłem z jakąś stroną, która nie jest porządna, że tak powiem. Już nieważne jaka, tylko chodzi o to, że jest to przekierowanie. No pamiętacie, no gadaliśmy niedawno z kimś, chyba właśnie z Radkiem i z Oskarem z napisów końcowych, no że ten program Bankrut, który liczył, ile to kosztuje, był bardzo przydatny, ale że też bardzo stresujące to, że możecie jednak przy tym połączeniu przez telefon możecie przekierować na jakieś po prostu egzotyczne wyspy. Potem ci przydupcy po prostu taki rachunek i jak ci się wydaje, że się połączyłeś i tam chwilę później się rozłączyłeś, to potem czekasz do tego momentu, no nie powiesz tego mamie, że wiesz co? Nie wiadomo. Nie wiem, nie chcę straszyć, nie? Ale zobaczymy, tylko po prostu czekasz, no jakby co będzie, to będzie i czekasz na ten rachunek, który oczywiście przychodzi w kopercie, nie? Jest papierowy i patrzysz, okej, dobra, normalny Jezu, rachunek to prawda, za telefon. Bo to był rachunek, który przychodził co miesiąc, tak, się go tak, otwierało tak, tak. I dało się sprawdzić, nie? Bo tam tak, było tak. To rozbite na połączenia krajowe, czy może nawet międzymiastowe i lokalne, jeszcze PPP. Tak. Kurwa. Tak samo z telefonem komórkowym, nie? Więc jak on przychodził i tam... Najgorsze jest to, że my byliśmy w szkole, jak przychodził listonosz, więc ty przychodzisz do domu, matka już ma ten list rozpakowany, bo zrobiła to w ciągu dnia i ty wiesz, przychodzisz z tym plecakiem po lekcjach, jest tak... Chodź no tutaj do kuchni, nie? Jakby. No tak, ja słyszałem tylko Mateusz, bo do mnie się mówi niezdrobniale w domu, tylko w takich sytuacjach. Znaczy już nie odpierdalam, jestem stary, więc nikt mnie nie strofuje, ale jak słyszałem jako, tak, jest bardzo tanie, jak słyszałem to jako dziecko, to aha. Do kuchni czy do salonu bardziej musiałeś? Chyba do kuchni bardziej. No właśnie, kuchnia mam też kuchnię, takie wrażenie, że sercem po prostu z jedki, nie? Mamo, to było do nauki, mówiłem ci, że będzie do nauki. Tak. O Jezu, ale to była ściema, która miała bardzo krótki żywot. Ale działało, chyba sporo osób dostało pecety właśnie w takiej formule, nie? Że to wiesz, jakie... Mamo, są takie encyklopedie na CD-romach. Ja do dzisiaj mam. Microsoft miał tą encyklopedię, nie? Swoją, to się jakoś tam nazywało, ale to była taka na paru CD-kach. Były takie rzeczy, no. Że w kiosku można było sobie kupić taką kilka encyklopedii, była taka jakaś taka kolekcja, co nie? I tam oczywiście było... w częściach sprzedawana. W częściach oczywiście, że tak. To było strasznie słabe, jak dzisiaj to wspominam, bo tam nie wiem, no. Bardzo niewiele informacji tam było zawartych, wtedy pewnie legitnych, ale jednak bardzo niewiele. Ale... Natomiast ja jestem ciekaw, czy w sumie czy działał ten argument, że do nauki, czy może raczej działało to, że takie ogólne wrażenie rodziców, powiedzmy pokoleń, które no, wychowały się bez komputerów, no że kurde, te komputery to jednak, no, że trzeba się zainteresować, tak, że być może będziemy trochę autowali nasze dzieci, jeśli nie będzie komputera w domu. Tak. Że ten rodzic zobaczył, że w biurze już są komputery, nie? I że te komputery pewnie będą coraz bardziej powszechne, więc no trzeba kupić w którymś momencie, na którymś etapie, tak? Więc no już masz, tak? Więc no, być może też ja myślę, że coś, co się nie zmienia chyba na przestrzeni lat, wyścig jednych rodziców w stosunku do drugich, żeby ich dziecko miało lepiej niż tam, żeby Patryk miał lepiej niż Sebastian, ale te ceny, przecież początkowo, kiedy komputery stacjonarne marki Optimus, to był jakiś na przykład, wiesz, że ktoś kupił komputer za 20 tysięcy złotych, nie? To były jakieś takie irracjonalne w ogóle kwoty. Tak. I oczywiście po roku ten komputer był chuja wart, bo to był jakiś ten Celeron 2, potem wyszedł Celeron 3 i jakby elo, to dewaluacja totalna, ale nadal ludzie wydawali te ogromne sumy, żeby mieć po prostu tego kompa, na którym mogłeś odpalić Worda, Diablo i Duma, nie? I tak. Dlatego nie dziwi, że Roman Kluska, czyli założyciel Optimusa, stał się multimilionerem w pewnym momencie. Teraz ma jakąś fermę, chyba jakieś owcze sery drogie eko produkuje, nie? Chyba co owcze. Ty gadasz? No. To wszystko za nasz. Ja nie miałem Optimusa. Chyba nie znam nikogo, kto miał oryginalnego Optimusa. Każdy miał składaka. Jednego kolegę. Każdy miał składaka jednak. Robiliście go w szkole? Bananek, mówili do niego. Bananek. Znaczy tak, jak się na tym zastanowić, to jest kompletnie popierdolone, że mimo zarobków, które wtedy były, jak się zajrzy w mediany zarobków wtedy, czy tam w średnie zarobki, czy tam w minimalną krajową i tak dalej. To było poniżej 1000 złotych, nie? Tam nauczyciele zarabiali kilkaset, tak, tam ten, co pokazał Dzień Świra na przykład. A jednocześnie gra komputerowa, 159 zł, najbliższa obniżka za 4 lata, nie? To oczywiście, że ceny, tak. Nie? Że właśnie komputery, internet był koszmarnie drogi, rozmowy telefoniczne koszmarnie drogie, nie? Że te koszty życia, jeśli chodzi o te cyber rzeczy, no były, wiesz, to faktycznie był wydatek, nie? To był wydatek zdecydowanie większy niż ten, nie? A dzisiaj gry komputerowe potrafią kosztować 99 zł, nie wiem, albo podczas promocji 3 miesiące po premierze już 29 na przykład, nie? I naprawdę? No, jak są takie, nie wiem, zaraz będą promocje z okazji Black Friday na przykład, co nie? No to kurde. Ja kupuję tylko jedną grę co roku. FIFA. Co roku kupuję FIFA. Fajne te nowe, czy nie?
Supernowa, tak? Właśnie zajebista. To jest pierwsza FIFA od chyba 3 czy 4 edycji. Ja tak dobrze też nie pamiętam tych FIFA, bo zawsze miałem taką fazę, że kupuję, ściągam, giercuję i potem tylko jak kumpel przyjdzie, to sobie tam ciepniemy. Ale tą faktycznie sobie zapodaję, jest spoko. Chyba najbardziej od kilku ostatnich mi i siedzi. Nie wiem, w czym to jest, znaczy w czym tkwi, ale chyba też zbiera dobre recenzje ogólnie, więc to nie jest takie jakieś subiektywne wrażenie. Natomiast umówmy się, to są totalnie minimalne różnice i gdybyśmy postawili dwa screenshoty z FIFA 2024-2023 na tej samej konsoli, no niech jakby rozgrywki, nie? Nie cutscene, no to jest po prostu idento i to tylko chodzi o to, czy się fajnie gra, czy się nie fajnie gra. Moim zdaniem w tą się gra całkiem spoko. To bardziej usługa dzisiaj niż gra, nie? Taka, wiesz, odnawiana usługa. No, nie, no płacisz za to, żeby mieć te bieżące składy i Teraz już nawet nie będzie chyba tego, nie? No bo tam się pokłócili z FIFA i tam nie wszystkie będą mieli, mogli mieć nazwiska, tak? Czy tak było? Nie, tak, mają. Anyway. Nie, chyba mają. Chyba ja jestem bidokiem, który ma Nintendo Switcha i na Nintendo Switch FIFA podobno jest strasznie gównianym portem w ogóle, więc w ogóle jestem FIFA-owo wykluczony. Czyli jeszcze nie... Przyjdę do was obu. Nie wskoczyłeś jeszcze na pociąg, który się nazywa Steam Deck, tak? Dobrze mówię? Tak, znaczy no ja kupiłem tego Switcha wcześniej, tak? To bo tak zanim jeszcze był ja wiem, że teraz jest na to faza. Steam, no ja się nie dziwię, szczerze powiedziawszy, no bo kurde, cała biblioteka ze Steama, która jest nagromadzona u wielu osób, jak na przykład u mnie przez 15 lat, tak, ostatnich, i możliwość grania w Baldura III, teraz sobie gram na kompie, no nie, a możliwość grania w ogóle w pociągu na fajnym ekraniku małym. Ja bym... Ale na Switcha te gry są takie drogawe, nie? Jakby porównać chyba droższe od tych... bo ty masz piątkę? Tak. A bo ja mam czwórkę jeszcze, bo rzadko gram i się zastanawiam, czy jest mi piątka potrzebna. Nie jest, ale pewnie to zrobię. Ale tak właśnie patrzę wychodzi na ceny w ogóle czasami. Jakaś nowa wersja, więc... Taka slim, znowu powiedzmy. No tak, klasycznie. Znaczy, no są drogie, ale chyba w tych okolicach Xboxowo-PlayStationowych, znaczy, nintendowe. Śmieszne jest to, że PS5, nie wiem ile kosztuje nowe, ale wydaje mi się, że ciągle 2,5 koła, czy już w tych okolicach. 300 bez napędu można kupić. Tyle w sensie samo kosztuje, digital. I tyle samo kosztuje ten nowy Steam Deck, to mnie rozwala najbardziej, nie? Że jakby masz opcję to albo to, ale mój kolega Włodek drogi, który Steam Decka pierwszego ma, no jest zachwycony, nie? No ja się nie dziwię, to jest słyszałem dużo dobrego. Że top, że, tylko że on też opowiada właśnie, że jakby kontekst jest taki, że on ma dzieci i jakby giercowanie na stacjonarnej konsoli odpada, no bo dzieciaki oglądają bajki na telewizorze, a on sobie może pograć już dosłownie w łóżku, jak dzieci już śpią i on nie musi odpalać tego całego grajdołu, żeby sobie zagrać w cokolwiek, tylko po prostu leży sobie w łóżku i gra sobie na ekranie i jemu ten mały ekran nie przeszkadza. Ja się przy nim poczułem realnie staro, bo ja mówię, stary, ty grasz na czymś, co ma jakby ekran wielkości dwóch smartfonów, nie? On mówi, nie, jest, to jest totalnie spoko. Ja bym miał z tym problem. Choć miałem PS Vita w swoim czasie, nie? PS Vita, proszę bardzo. PS Vita, nie? Masz tak wciąż działającą? Nie, no nie. Dałoby się sprzedać. Sprzedałem to 100 lat temu. W sensie miałem przez chwilę, poużywałem i puściłem dalej. Ten Switch to jest takie pierwsza, jedyna konsola tak naprawdę do tej pory, tak? I to tak samo działa, że możesz sobie grać w łóżku, to jest super, nie? I to jest też taka konsola, która świetnie działa przy indykach, tak? W sensie, że oczywiście są takie duże gry tam typu tam Legend of Zelda i tak dalej, robione przez Nintendo, czy gry o Mario i tak dalej. Natomiast to super działa przy takich gierkach, które zrobił kolega z kolegą w garażu, zrobili, tak? I tam latasz ludkiem i robisz jakieś proste rzeczy. I to są bardzo często super tytuły, nie? I to fajnie działa, fajniej niż na dużym ekranie, nie? Natomiast tak, słyszałem, że ten Steam Deck jest w ogóle ciężki strasznie. Że jest taki, jest, wiesz, duży. Tak. Ale to ma swoje plusy, kiedy się go trzyma. To ma swoje minusy, kiedy się go transportuje, bo jeszcze w case to on jest dość duży, ale kiedy się go trzyma, to jest całkiem spoko. No i słuchajcie. No. Skoro nie ma już z nami żadnych dziewczyn, wreszcie możemy porozmawiać. Teraz już wszystkie dziewczyny... O żonkach, o kobietkach. Na 100% wszystkie dziewczyny sobie poszły stąd, prawda? Udało się to zrobić. Tu się. Dobrze. Jeden do jednego się dodało. Trochę się pracuje, no. To teraz może porozmawiać o kobietkach. Nie, żartuję sobie. To był żart. Ja mam wrażenie, że ten odcinek będzie miał bardzo, jak to mawiają nasi przyjaciele anglosasi, mixed reviews, bo będą ludzie, którzy powiedzą, o czym to kurwa było? Ale będą też ludzie, którzy znają wszystkie wasze odcinki i powiedzą, no, wreszcie wiem, o czym jest ta książka. Nie, drodzy państwo, nie wiecie, o czym jest ta książka, ponieważ my poruszyliśmy ledwie... Ponieważ autorzy nawet nie wiedzą. Słyszałem swoją drogą, to jest rozmowa telefoniczna z wczoraj. Że jest w Polsce kilku bardzo dobrych ghostwriterów ponoć. No, tak? Ale to w ogóle jest niezwiązane z wami.
Nie, żartuję. Książka, znaczy nie, z tymi ghostwriterami to nie żartuję, choć ich nie spotkałem jeszcze, nie wiem. Ale wasza książka jest dobra, czyta się ją bardzo dobrze, jest absolutnie doskonałym uzupełnieniem do podcastu. O, tego nie powiedziałem na początku, powinienem. Że to jest uzupełnienie do podcastu i to chyba Bartek powiedziałeś, że to nie jest tak, że ta książka, że najwięcej radości sprawiało wam pisanie rzeczy nowych. Tak. Tym samym rzeczy, które nie były zilustrowane w odcinkach podcastu, więc faktycznie są to rzeczy, które były, czy na przykład się pojawiły już po publikacji książki jako podcast, ale nadal to jest osobny byt. Ty wyliczyłeś ważna rzecz. Tekstów, nie? Tak, 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 tu mamy zgodę pełną. No tak, nowe rzeczy są fajne, więc jak ktoś słuchał, to nie są źle wydane pieniądze, są średnio wydane pieniądze. Nie, ale mówię, że ty wyliczyłeś liczbę tekstów, które się ten, które są na tematy, no, które... 52, 3, 4 z tych 64, co są nowe, No dobrze. Zachęcamy. Z 50. No, ale w każdym razie bardzo, bardzo dużo. Zerkam jeszcze teraz w międzyczasie tak zwanym na grupkę zamkniętą moich widzów, na których zapytałem o to, czy chcieliby was o coś zapytać, czy się pojawiło jakieś nowe pytanie, no bo tutaj napisali, że nie, bo nie wiedzą kto to tak naprawdę. Nie, oni zadali wiele pytań, ja widziałem chwilę, ale... O! Czekajcie, bo tu się pojawiło takie pytanie. A zróbmy takie, prawda, na koniec. Czy gdyby... Uwaga. Witam. Dziewczyny już nie ma z nami, przypominam. Której dziewczyny? Pójdę do piekła. Woody Allen, gdyby powiedział... Nie, dobra. Gdybyście mogli się przenieść na jeden dzień do lat 90., to co robilibyście podczas takiego idealnego dnia? Tylko zastanawiam się, czy przenosicie się do lat 90. i do wieku waszego w latach 90., czy teraz w obecnych ciałach przeskakujesz. No ja proponuję tę wersję, ona jest śmieszniejsza. Czyli teraz wchodzimy do Tardisa, nie? Jakby przenosimy się do lat 90. Jest taki ciepły dzień lipcowy 95. roku. Ja myślałem sobie w tej pierwszej opcji, że poszedłem do Sławka, gralibyśmy w gry wideo, ale teraz, gdybym poszedł ja do Sławka, 30-paroletni typ do 15-letniego Sławka, to... Pukasz do niego normalnie do chaty. Tak, nie? Rodzice. Cześć, jestem z przyszłości, słuchaj. Nie, to jest ja, tylko starszy. Oni tak 9-9-7. Tak, nie, tak. Nie głosuj na Kukiza, pamiętaj. Nie, jeszcze nie wiesz, o co chodzi, ale... nie wiem, kurczę, no. Prawdopodobnie... Grałbym w gry wideo, tak? Już umówmy się, nie? Okay. Cały dzień. Wydaje mi się, że tak, że robiłbym podobne rzeczy. Ten wątek z kolegami, którzy mają tam 11 lat, jest faktycznie tutaj trochę creepy. Chociaż jeśli chodzi o piłeczkę, w którą dużo grałem jako dziecko, sobie tak po prostu na podwórku, no to można. Czasami jakiś stary tam gdzieś podskoczył i zapytał, chłopaki, mogę z wami zagrać? I jakoś tam się dało. Nie było to takie bardzo pedo, nie? To był po prostu sport. Ale w sensie wszyscy dużo, ubrani, dużo starsi nie? Chłopcy przychodzili grać z dzieciakami? No tam czasami, wiesz, tak, mieliśmy 12-13, to tam 20-paroletni ktoś mógł już podejść, nie? Więc tam wiadomo, że tak lekko grał wtedy, no tak, bez łamania kości. Chociaż mamy kolegę wspólnego, nie będę wymieniał nazwiska teraz, ale mieszka też w Warszawie, kiedyś w Krakowie, który jak graliśmy z dziećmi tam na Starym Podgórzu, czasami były jakieś takie dzieciaki, w sensie nastoletnie, a my mieliśmy 20 parę i pytaliśmy, czy możemy zrobić mieszane składy albo jeden na jeden. To on, kurwa, grał z tymi 13-14-latkami. Duży chłop, więc to już ci powiem mniej więcej, jak z rywalem w jego wieku. I tak nie można, tak nie można robić. Tak, tak, byk. Więc grałbym w piłeczkę, grałbym w gry wideo, grałbym na pierwszym playu sobie dalej i wydaje mi się, że bym poszedł, tak, bo byłem playowy, poszedłbym do kiosku po jakiegoś TM-semika, bo mi tych zeszytówek brakuje bardzo. Kupuję te wydania, te takie w twarde i tak dalej, wydaję na to. Ale te cienkie były fajne, ale tak, klimat. To jednak ta cykliczność była fajniejsza. Co my pierdolimy, kurwa? No co byśmy robili? Poszedłbym do banku, wziął kredyt, 30 tysięcy, kupił kawalerkę tak, w Warszawie. Jest. Kamazon, grałbym w grę wideo. Bartek, dwie albo trzy, nie? Tak, tak naprawdę. Kamazon, nie? Tak, co my gadamy? Kupił domenę, no jakąkolwiek praktycznie, tak, nie? Kupił domenę TVN24, CNN, Facebook. Facebook! Obstawiłbym 15 tysięcy złotych na mecz Korea... Polska na Mistrzostwa Świata. 0-2, dokładny wynik, tak. No. Come on, jeszcze bym tam... No brainer, tak. A które miejsce w Serie A w roku 90, w sezonie 9-5 na 9-6 miał Juventus? A czemu ty mnie pytasz? Już ci powiedziałem, że ja się zacząłem interesować kilka lat później. Aha, po 2000. No. Dobra, to... Dobra, chuj, nieważne. po 2000 mnie nie interesuje. To 2003, 4, 5, 6 no. Mistrzostwo, które, z naprawdę? Których dwa zostały haniebnie odebrane przez haniebnie. Inter.
Interu nie lubimy, tak? Nie. Okay. Ja lubię na przykład. Nie wiem, jest mi to obojętne. Inter Bratysława jest na przykład, nie? Jest Interów sporo. No dobrze, panowie, bardzo, bardzo wam dziękuję. Wow, dziękujemy. To była przyjemność, że do mnie wpadliście. Mam nadzieję, że było wam względnie okej. Okay. Mam nadzieję, że się nagrało, w tym sensie też mówię. No, dla mnie czytanie książki waszej było przyjemnością. Zakładam, że tak węsza, że może to nie być wasza ostatnia książka. To już zależy od państwa. Tak, tak chciałem zerknąć i tak wybadać. Jaki feeling macie wy? Znaczy, nie, dobry. Czy czujecie, dobry. Że to można by kontynuować? Moim zdaniem, why not, nie? Ja czuję i teraz wink. W kierunku decydentów. Jesteśmy posłowie z Bartkiem, także to zależy od różnych czynników. My jesteśmy gotowi. Widzisz, czyli to też faktycznie zależy od państwa, drodzy państwo, bo jeżeli kupicie tę książkę, to i wydawnictwo WAB powie, o mój Boże, siedzimy na furze pieniędzy, więc dajmy tym chłopakom lepsze procenty i po prostu niechże piszą, bo piszą dobrze, piszą ciekawie o latach, które były, ale w naszych sercach są, pozostaną, więc ja polecam. Boże, tak strasznie oficjalnie, ale bardzo pięknie wam dziękuję. To była przyjemność. Dzięki. Bardzo fajnie się gadało. Wielka przyjemność. I powodzenia. O czym będzie kolejny odcinek? O czym dzisiaj idzie odcinek? Już jest? Nie, o jestem jaki jestem. Okej, czyli o słynnym reality show z Michałem Wiśniewskim. Tak jest. Także on już jest, gdy państwo tego słuchają. Tak jest. Bardzo dziękujemy. Życzymy doskonałej nocy i teraz bezpiecznie już można wyłączyć komputer.